I dzień dobry, witamy wszystkich serdecznie. Kanał Onion i Gry, ja jestem Dredu, to są moi gracze, tamci, pozostali panowie. Będziemy dzisiaj sobie grali w Cthulhu, więc... siema. Kurde, wiecie czego nie zrobiłem? Siema. Chyba. Nie odciszyłeś. A, myślałem, że już... Nie, odciszyłem, wszystko słychać, jesteśmy na wizji, powinno być dobrze. Nie, wcisnąłem recording zamiast streaming. Nie, żartuję. Nie, jesteśmy na wizji, jest fajnie, tym razem bez jakichś większych kokapów, że tak nazwę. Dopisamy sobie jeszcze w opisie sesji, że wykrzyknik NPC działa. Poza tym, jeżeli działa, też powinien być sklep. Dopiszemy, żeby ludzie widzieli. Tego zapomniałem zrobić. Zawsze jest coś. Drodzy widzowie, witam serdecznie. Jeżeli witamy się na Twitchu, możecie dorzucać z punktów, które są dostępne przez stream Elementa na czacie Twitchowym, kostki bonusowe albo jakieś przeciwności losu dla naszych kochanych graczy, bo przecież Cthulhu jest za proste. Trzeba sobie pomagać jakimiś dodatkowymi rzeczami, prawda? Także przeszkadzać, żeby pomagać. Jeżeli oglądacie nas na YouTubie, to zajrzyjcie następnym razem na Twitcha, jak będziemy grali sesję, bo na YouTubie niestety takich opcji nie macie, tak? Przy okazji rzućcie okiem na Facebooka, Instagrama, wszędzie, gdzie nas znajdziecie, jest Onion i Gry, jesteśmy. A jeżeli bardzo wam się podoba to, co robimy, to dołączcie też do Discorda i do naszego Patronite'a, jeżeli macie ochotę, ponieważ skończy mi się hajs i potrzebuję wspierać inne kanały, a niestety za darmo się nie da. Za darmo się nie da. A jest kilka naszych kanałów w rodzince, które potrzebują wsparcia w postaci kamer i mikrofonów, więc jeżeli ktoś chce pomóc, to ja bardzo chętnie przyjmę taką pomoc. Dobra, dłużej nie przedłużając, tak jak ktoś tam napisał na czacie, zapomniałem na dzisiaj scenariusza, będziemy improwizować. Czy wy się musicie przedstawiać? Myślę, że nie. Myślę, że wszyscy was już znają, ktoś oglądał 6 odcinków, to znaczy te 5 odcinków, to ten 6 już nie musicie się przedstawiać. Na szybko przypomnę, co się działo ostatnio, żebyśmy byli na tej samej kartce, że tak nazwę książki, na tej samej stronie. Pokusiliście się o to, żeby zbadać sytuację tajemniczego meteoru, który spadł gdzieś niedaleko Bostonu, rozwalając biednemu farmerowi stodołę. I wyruszyliście w małą wycieczkę za miasto, gdzie znaleźliście odpowiednie małe miasteczko, słynące z tego, że bardzo ciężko wymówić jego nazwę. Jak się to, Robert, nazywało, to miasto? Carlisle. Bardzo dobrze. Dodaliście do Carlisle, znaleźliście miasto, znaleźliście farmera, znaleźliście rozwaloną stodołę i krater w ziemi z małym kamieniem, który postanowiliście wziąć do domu. Oczywiście Connor cały czas robił zdjęcia, żeby mieć dokumentację tego wszystkiego. Cebuliony powinien się naliczyć. Do tego... Po tym wszystkim wróciliście do domu, dostaliście... Znaczy, przepraszam, Anthony dostał list. I zaczynamy sobie nowy tydzień, bo to była niedziela, z tego co pamiętam. Zaczynamy sobie nowy tydzień. Nowy tydzień zaczniemy sobie, myślę, że bardzo szybciutko. Od kogo by tu zacząć? Czy chcecie zacząć wspólnie? Spotykacie się gdzieś w jakimś wspólnym, umówionym miejscu? Czy chcecie zacząć gdzieś osobno? I po kolei ma was prowadzić, jak chcecie. Po kolei. Dobra. Po kolei, w takim razie, zaczniemy sobie od Jake'a. Jake'u Palmerze. Poniedziałek rano, pierwszy dzień tygodnia, dzień pracy. Coś to była za noc. Pełna kolorowych snów, dziwnych, nieopisanych kształtów, które kłębiły się w głowie. Noc pełna snów o przyszłości, o nagrodach, o pewnych może osiągnięciach, o wydarzeniach, które może mogą nadejść. Wprawiłeś w ruch pewne siły, które mogą przynieść ci chwałę i zyski. Plus czeka ci oczywiście wyprawa do Egiptu, która ma przynieść ci sławę. No i natłok tego wszystkiego sprawił, że... Znaczy, wyspałeś się bardzo dobrze, ale budzisz się pełen energii, pomysłów, z głową buzującą po prostu obrazami. I jesteś u siebie w domu. Słońce wpada ci przez zasłonięte kotary do twojego pokoiku. Co widzisz na ścianach? Powiedzmy, jak wygląda twój pokój właściwie? Znaczy, na pewno na ścianach w moim pokoju są jakieś zdjęcia pewnie, kilka rodzinnych. Też jeszcze jakieś
z wypraw możliwe. Może że jakieś, nie wiem, co ciekawsze, znaleziska, jakieś maski czy coś takiego. Jeszcze też może być. Chyba tyle. Jakieś sztuki nie ma raczej. Hmm. Spoko. Dość jakby bardzo, bardzo oddające to, jak wyobrażam sobie pokój Jake'a Palmera. W sensie on jest takim też człowiekiem, który raczej nie przywiązuje zbytnie wagi do błahostek, więc stanowanie, tak, czysto. Mhm. Jakieś tam... Minimalistycznie. Okej. Słuchaj, słyszysz głos matki gdzieś dochodzący z dołu, prawdopodobnie wstała. Służba gdzieś tam też się kręci, bo macie pewnie jakąś gosposię czy coś takiego, podejrzewam, nie jesteście z najbiedniejszej rodziny. Więc jakiś tam ruch w domu jest. Mhm. Co ty tego dnia byś chciał ze sobą zrobić? Znaczy, no, to jest dzień po tym, jak skończyliśmy ten ostatnią sesję, tak? Mhm. Czy to jest... To jest dzień po tym. To... Nie przeskakujemy sobie nigdzie. Zaczynamy tydzień. Antony mówił, że tam jakiś list dostał i że chciał nas wszystkich widzieć następnego dnia, więc po jakimś tam ogarnięciu się szybkim tam się udam. Mhm. Dobra, w takim razie nie przedłużając. Szybkie śniadanie, widzisz się z matką, widzisz się z ojcem, który pyta się o to, jak tam, czy do pracy ruszasz? Na razie nie, może później. Na razie coś mam jeszcze do załatwienia. Dobrze, dobrze. Nie będę w takim razie nagli. Ty doskonale wiesz, jak sobie z tym poradzić. Wraca do gazety, do czytania jakieś tam i... O! Meteoryt rozwalił stodołę jakąś. Tak, tak, słyszałem. Ciekawostka. Ciekawostka. My się zajmujemy z przyjaciółmi. O, naprawdę? Naprawdę? A to ciekawe. A może ten meteor coś warty jest? Przypomnij mi, Antoni go ma, tak? Czy jak to? Czy, bo ktoś go brał. Tak, zostawiliście go u Antonego w domu. Okej. Ale ja z pamiętam, to miałem rozpisany skład jego i tak dalej, bo z książką go badałem. Tak, miałeś. To mówię, może to jest jakiś inny, dość niespotkany. Mm-hmm. Pokazuję mu tam, z tego co pamiętam, to miałem to zapisane wszystko, a jak nie, to mówię po prostu, bo tam... Dobra, pokazujesz mu kartkę z zapiskami składu meteorytu. Ojciec się tak na ciebie patrzy. Patrzy na tą kartkę. Jake, kiedy wyście go znaleźli? No wczoraj. I skąd ty wiesz, jaki on ma skład dzisiaj? Rano. Robert, nie wiem, pamiętasz go? On w laboratorium pracuje. Udało nam się dość szybko go. Też mieliśmy... No, jakoś tak bardzo szybko nam się udało w sumie. Zastanawiałem się na to. Ale Robert miał ze sobą odczynniki, żeby to sprawdzić? Czy jak to? No nie, ale szybko pojechaliśmy tam do niego, do laboratorium. W niedzielę? No, otwarte było. On jako pracownik miał wstęp. Bez problemu nas puścili. Ciutkę ściemniasz, nie? Tak nawet bardzo ściemniasz. Bardzo ściemniasz. Ale wiesz co, ojciec zostawi to. No dobrze. No, macie tam młodzi, szalone pomysły. No dobra. Tylko nie wiem, może rzucisz to komuś. Jak Robertem, jak to zidentyfikował, to spoko, ale Miguel Morgan ma skup antyków i dziwnych osobliwości. Może u niego byś mógł hajs z tego zrobić jakiś. Myślę, że nie będę się z tym spieszyć jakoś. Biedy nie krepiemy. No nie, ale no wiesz. Ja wiem. Myślę, że najpierw go zbadam. Z chęcią jeszcze dokładniej. Bo skład to tam, wiesz... Dużo nie mówi. Może ma jakieś ciekawsze właściwości. Może. Dobra, nie będę cię dłużej zatrzymywał. Skoro musisz jechać, to jedź. No to jadę. Dobrze. Gdzie sobie przeskoczymy? Ja myślę, że przeskoczymy sobie do Conora. Ciężka noc, Conor. Ciężka noc. Długo nie mogłeś zasnąć. A kiedy zasnąłeś, sny też nie należały do najlżejszych. Budzisz się z ciężką głową. Dudni ci coś z tyłu gdzieś tam pod kopułą, jakbyś miał takiego delikatnego kaca.
Delikatnie przyspieszony rytm krwi. Czujesz, jakby coś było, wiesz, takie delikatne zagrożenie. Po prostu nieswojo się czujesz, nie? Mhm. Rozglądasz się dookoła, jesteś u siebie w domu. Jesteś w swoim łóżku. Jedne drzwi zamknięte prowadzące na korytarz, drugie drzwi obok otwarte prowadzące do łazienki małej, do toaletki. Tam no taka typowa toaletka, jakieś tam umywalki. Szafy, szuflady, zdjęcia na ścianie. Zdjęcia na ścianie twojej siostry, jej męża, twojej siostrzenicy, twoich rodziców, cała rodzina. Wszyscy, którzy kiedyś byli lub dalej są dla ciebie istotni. Cały czas nie daje ci spokoju to, co się z nimi stało, z jednej strony. Z drugiej strony było to już jakiś czas temu, więc troszkę przeszedłeś nad tym do porządku dziennego i jest to jakaś tam taka wrażliwa struna, z której starasz się raczej nie uderzać. Ale w ciągu ostatnich wydarzeń coraz częściej wracają do ciebie te obrazy, te osoby. Wydarzenia. Wiesz co, no przyglądam się tym zdjęciom, sam je robiłem. I no myślę tam o siostrze i gdzieś tam robię krok, żeby zapoznać się z tym pamiętnikiem, który po niej pozostał, z tymi dziwacznymi zapisami, ale przypominam sobie w sumie dosyć szybko, że chyba Jake'owi go wręczyłem z prośbą o to, żeby rzucił okiem, czy ktoś z jego znajomych, wszak tak, te wyprawy sprawiają, że z lingwistami pewnie różnymi się kontaktuje. Mm-hmm. Czy nie mógłby rzucić na to okiem? No przypominam sobie też to, co się tam działo w ciemni po wywołaniu zdjęć i właściwie chciałbym się z tym podzielić i zadzwonić. To chyba Robert nas tam wyciągnął, jeżeli dobrze pamiętam, jasne, tak, troszkę z tymi laboratoryjnymi rzeczami, zadzwonić i umówić w jakimś po prostu wspólnym miejscu, żeby przekazać im informację, co też na tych zdjęciach zauważyłem dziwnego, jakby. Czy oni też to dostrzegą. No i mam ten tik, który mi się niestety pojawił po, nazwijmy to, tej świńskiej operacji. Więc tak, ciągle jednak ten policzek. Mimo, że wszystko, że tak delikatnie jest, tak jak rozmawialiśmy, tylko delikatny ślad blizny. Tak, ale, tak. Nie widać tego bardzo. Ktoś tak musi naprawdę przyjrzeć, żeby dostrzec jakąś tam zaróżowienie, czy delikatną różnicę w fakturze, ale to jest naprawdę delikatne, nie? Dobrze, do kogo dzwonisz w takim razie? Tak jak wspomniałem, no, dzwonię do Roberta. Robert, leżysz w łóżku. Czy nie leżysz w łóżku? O której ty wstajesz? Jak wcześniej wstajesz? Jaka jest pora dnia? Tak godzinka, nie? No załóżmy, że ja na 8, bo jest poniedziałek, no, to ja muszę być na 8 na uczelni, to załóżmy, że o 7 wstaję, nie? Dobrze. Dobrze, wstajesz o 7, ogarniasz się, lecisz na uczelnię, tak? I na tej uczelni co robisz? Co ja robię? No tak, dojeżdżasz tam pociągiem, samochodem, jakkolwiek. Tak. Oj, przepraszam. Jak dzień Roberta w pracy. No dokładnie. Bo mam parę spraw do załatwienia, wiadomo. O liście jeszcze moja postać nie wie, tak? Nie wie. Nie wie. Dobrze. To na razie nic z tym nie robię. Teraz trochę chciałbym się pobawić tymi szponami jeszcze. Dobrze. Przez te 2-3 godzinki. Ale najpierw zadzwonić do Antonego, o której się spotykamy i gdzie. Dobrze. W ogóle też chłopaków obdzwonić chciałem, o której się spotykamy i gdzie po prostu. Dobra. Czyli ty będziesz dzwonił do Antonego jakoś z pracy już, tak? Mhm. Dobrze. Antony. Uroczy, jak również błyskotliwy posiadacz życia. Jak wygląda twoje życie? Bo słuchaj, wiesz co, ja ci może powiem, jak wygląda twoje życie. Tell me. Bo pamiętasz, ostatnią rzeczą chyba, którą robiłeś na ostatniej sesji, to było tańczenie w blasku księżyca z nagą panią, przepraszam, LeBlanc.
To było wtedy? Jest, jest taka ewentualność, jest taka możliwość. Tak, mi się wydaje, że to było wtedy. Albo i w trzeciej nawet. Czy to była wcześniejsza sesja któraś? Wcześniejsza, bo na poprzedniej było z Elizabeth na ręce. Więc podejrzewam, że też tam raczej Antony szybko nie wrócił. Czy to na odwrót? Chyba na odwrót. Kończyła się sesja tym, że można się dołączyć? Tak, oczywiście. Okay. Można się dołączyć? No dobra. Oczywiście. Tak mi się wydawało właśnie. Dobra, a z Elizabeth na ręce byłeś wcześniej. Więc mój drogi Antony. Budzisz się rano. W głównej sypialni twojego domu zasłonięte kotary, rozrzucone ubrania twoje głównie i ty w łóżku. A obok ciebie kobieta odwrócona plecami z rozpuszczonymi włosami w nieładzie przykryta kocem, który opina się, znaczy opina, bardzo ładnie uwypukla jej sylwetkę. Przypominasz sobie wydarzenia wczorajszego wieczoru. Podejrzewam, że większość facetów sklasyfikowałaby je jako pozytywne. Tak w skrócie. Nie podoba mi się określenie większość facetów, bo tell me more. No, ty tell me more, nie? Znaczy, generalnie zostawię tobie domyślanie się, co się działo. Było dobrze. Teraz właściwie leży obok ciebie naga kobieta. Z tego co wiem, z tego co pamiętam jako hedonista, to bardzo ci to na rękę, że leży obok ciebie naga kobieta. Znaczy, no mówisz, że pod kocem, więc nice. Nice. Leży i słodko sobie tam śpi, głęboko oddychając. Co robi Antony? Jest rano, ale nie jest bardzo rano. Słońce gdzieś tam, masz ciężkie zasłony, kurtyny takie na oknach. Okno wychodzi na ulicę przed domem. Wpada taki potężny snop światła, omiatając kawałek podłogi i łóżka. Gdzieś tam odbijając się od jakiegoś lustra czy obrazu i uderzając cię w twarz. Takim delikatnym promieniem już wtedy. No, Antony, jako hedonista, ale bardziej nawet gentleman, no jeżeli wstał, no to nie będzie budził swoim zachowaniem, więc szlafroczek, ubieram się i wychodzę po cichu z pomieszczenia. Na dół po kawkę, po gazetę. Dobrze. Schodzisz na dół po kawkę. Wita cię twój, jak ma ten twój Alfred? Tak, tak. Witajcie, Alfred. Podając ci gazetę, mówi, kawa zaraz będzie na stole, tam w korytarzu już praktycznie na schodach jesteś, zaraz przed drzwiami wejściowymi, bo masz zejście ze schodów, drzwi wejściowe, wejście w bok do salonu, tak? Witajcie z gazetą, podaję ci, mówi, świeżo przyszła. Zaraz zajmie się przygotowaniem śniadania i kawy. Czy życzysz sobie pan czegoś konkretnego? Nic konkretnego, cokolwiek Alfredzie zrobisz, będzie w porządku. Ty wiesz doskonale, co lubię, co niczego nie lubię. Oczywiście. I on rusza w stronę, przez salon, w stronę kuchni, gdzieś tam wychodząc szybkim krokiem. Rzucasz okiem na gazetę, czy idziesz gdzieś? Tak, znaczy biorę gazetę, idę na taras i tam sobie przeglądam gazetę. Bierzesz gazetę i ruszasz w stronę tarasu i słyszysz ding-dong do drzwi. No to Alfred skoro poszedł do kuchni, to do drzwi. Najpierw patrzę przez wizjer. Nie wiem, jak tam nazwać dokładnie. Przez Judasza. No wiem, ale właśnie nie chciałem tego używać. Normalna jazwa, nie? Więc rzucasz okiem przez wizjer, kto znajduje się po drugiej stronie i widzisz Elizabeth Moore. Widzisz Alfreda, który wychodzi z kuchni w stronę salonu. Okej. Nie, otworzę, spokojnie. Ale jakbyś mógł zrobić drugą kawę, ale to nie wiem, czy będzie potrzebne. No i poprawiam szlafroczek, otwieram drzwi. Dobra, otwierasz drzwi. Elizabeth zarumieniła się, z książką stoi. Dzień dobry, witaj Antony. Przepraszam, że tak z rana samego. Znaczy, wejdź, to tak nie mówmy na progu. Tak, kawę napijesz się? Tak, poproszę. Zarumieniła się jeszcze bardziej, słuchaj. Wiesz co, Antony, słuchaj, Antony, bo... Wiesz co, przeglądałem ostatnio książki, jak byłeś u mnie, to wspominałeś, że strasznie lubisz czytać i interesują cię jakieś ciekawsze tytuły, że to masz tego kolegę, mówiłeś o nim, jak on ma tam, John
Palmer? Jake. Jake. Tak, i on też tam jeździ do tych Egiptów i tak dalej. Pomyślałem, że może przyda ci się i podaję ci książkę. Mhm, no to... A, przepraszam, gdzie moje maniery? Podaję rękę i całuję w dłoń. I biorę książkę. Słuchaj, ona no, spłonęła po prostu w tym momencie. No, dobrze, może nie zauważę, jak tamta z góry zejdzie. Tamta na górze, otwierając drzwi i wychodząc praktycznie w samym takim kocyku opinanym, znaczy trzymając się właściwie tak za biust jakimś kocu, który się za nim ciągnie, widzisz stojącą na górze panią Mary Jane LeBlanc, która widzi ten gest całowania w rękę i odbierania książki. Zachowuje dla siebie jakiekolwiek uwagi i nie odzywa się. Natomiast wiesz co, ja ci nie zrobię świństwa, ja rzucę na Elizabeth, czy ona zauważy, bo Mary Jane chce się wycofać. Więc rzucimy sobie kasetką. Znaczy, wiesz, że ja nie lubię negatywnych, więc to... Ja wiem, dlatego rzucimy kością, bo ja generalnie też bym zobaczył, co z tym zrobisz, ale dam ci pograć tak czy siak. Znaczy, pograjmy sobie wszyscy, tak? Więc spot hidden... Czy ja mam kartę Mary Jane LeBlanc? Przepraszam, nie Mary Jane, tylko Elizabeth. Pewnie, że mam kartę Mary Jane zrobioną. Pan LeBlanc też sobie otworzę. I tutaj bierzemy sobie spot hidden. Gdzie jest spot hidden? Tu jest spot hidden. Ale nie jest to najgorsze. Bo tak. I którą się rzucało? Zieloną? Czekaj, ci mówię. Zieloną. Tak, zieloną. Znaczy możesz jedno i drugie, no bo wtedy będziesz miał ten... Spoko. Chciałem powiedzieć, że Connor, poznaj swoją kuzynkę. Więc tak. Rzuć jeszcze próbuje... na skradanie się albo na ukrywanie się. Dobra. Że będzie jedynka albo większy. Znaczy, no. Stuwa ty. W sumie. Dawaj stówę. Wywali się z tego, przez barierki wyskoczy. Stealth by było, nie? Znaczy ukrywanie... O! Słuchaj, one są... I ma większą cechę, ty! One ja są wiem, siebie warte. Ja wiem, jakie kobiety bajerować jak antony. Wow. One są siebie warte. Więc Elizabeth, kiedy ją całujesz, ona podniosła takie, wiesz, przesunęła głowę i kątem oka coś chyba tam spojrzała jeszcze, wiesz, gdzieś tam w przestrzeń, ale już nie było nic widać poza zamykającymi się drzwiami. Także można przypuszczać, że to wiatr po prostu zamknął drzwi do sypialni. Jak na komisariacie. Mówiłem wiatr, to mi nikt nie wierzył. No, więc biorę tę książkę w takim razie. Dobrze. Dopisz sobie książkę. To jest historia starożytnego Egiptu dla opornych. Po prostu wiesz historię starożytnego Egiptu, nie? Możesz sobie zostawić w biblioteczce, czy użyć kiedyś tam przy okazji. Może się przydać tobie, może się przydać Jake'owi. Elizabeth wchodzi na kawę. Znaczy, generalnie odbierasz książkę, tak? Tak. Zasugerowałeś kawę, więc powiedzmy, że Alfred wchodzi z dwoma filiżankami kawy i stoi w salonie stacką. To może na tarasie, przewietrzymy się, bo w sumie dawno wstałem, to można się... I jeszcze raz dziękuję ci bardzo za książkę. No, nie, najmniejszego problemu nie ma, ale widzę, że jest cała w skowronkach. Calusieńka po prostu aż płonie. I robię podmiankę. Jak idę, to odkładam gdzieś książkę, biorę gazetę, żeby gazetę sobie potem przejrzeć. No bo nie idę teraz książki czytam. Jasne. Słuchaj, ruszyliście na taras, usiedliście przy stoliku, patrzycie gdzieś tam w przestrzeń, dostrzegasz gdzieś tam na polu ewidentne ślady po zostawionym damskim praniu. Jakąś suknię leżącą gdzieś tam w trawie, czy coś takiego. To widzisz takie zastanowienie na twarzy Elizabeth, ale nie ruszyła tematu, więc siadacie i pijecie sobie kawkę. Nie zdążyliście odezwać się słowem tak za bardzo, rozkręcić jakieś rozmowy, jakiejś takiej właściwej rozmowy, kiedy przychodzi Alfred i mówi, że jest telefon do pana. Słyszałeś gdzieś tam jakieś dzwonienie w domu, odebrał? Nie da, co chwilę odpocząć. Przepraszam cię najmocniej, moja droga, ale to... A kto dzwoni, Alfredzie? No Robert. Pan Robert. A, no to no muszę odebrać niestety, za chwilkę wracam. No idę. Skurwa, tam niestety. No mam wybór, Robert, Elizabeth, to wiesz. Jesteście na łączach. Dobra.
Cześć. Halo, to telefon wróżbity Macieja. Co się stało? Maciej, powiem, gdzie się spotykamy po tej robocie i tak dalej, bo muszę wiedzieć, gdzie jechać od razu. No ja dzisiaj w domu jestem, więc od kiedy tylko będziesz mógł, no to przyjeżdżaj. No, czyli domyślnie u ciebie, spoko. Czekaj sekundkę. Ja dostałem ten list, no nie mam go w handoutach. Odnośnie... Na dostałeś na czacie. Aha, dobra, wysłać go jeszcze raz? Wysłać go jeszcze raz? Jakbyś mógł, to by było super. Dobre, zaraz ci go wyślę. Gdzie ja go wsadziłem? Wiem, gdzie go wsadziłem. No dobrze, ale dostałeś list. Czy potrzebujesz listu, żeby kontynuować rozmowę? Znaczy, no chciałem właśnie Robertowi jakoś tam dać więcej info, no ale ogólnie było, że mamy jechać do Szkocji, tak? List od siostry, brata, ojca. W ciągu tygodnia, jeżeli zgodzicie się, masz mu dać znać i w ciągu tygodnia zabukuje passage. Załatwi bilety na statek do Szkocji. Czujesz jak u siebie w korpus. Robert, no jak możesz, to przyjedź jak najszybciej, bo nie uwierzysz. Po latach odezwał się do mnie ojciec takim akcentem ojciec. I no, ten ojciec. Chcę, żeby się spotkać. Tak, ten ojciec. Innych nie mam, tylko mam tego jednego. Co tam chciał? Co się podziało? To za długo. Myśli, że po takim czasie list wyślę i wszystko będzie cacy. No przyjedź, po prostu pogadamy. Jak najlepiej, jak najszybciej. W robocie u ciebie. Okej. To nara. Do później. Żegnam, bo to nie było słowa nara oczywiście. Jasne. Jesteśmy... Dobrze. Antony? No i wracam do Elizabeth i próbuję jakoś to tak bardzo uprzejmie, aczkolwiek stanowczo. Słuchaj, na swoje szczęście ona widzi, że dopiła kawkę. Z takim rumieńcem mówi, że bardzo musicie przeprosić, ale ona śpieszy się też do biblioteki, do pracy. Zaczyna dzisiaj trochę później, ale... Jesteś pewna, że nie może zostać jeszcze chwili? Rzucę na przekonywanie. Kurde, nie chcę, żeby ona została. Perswazja, tak? No. Weszło. Weszło? Albo wiesz co? No. Może nie będę cię zatrzymywał, jeżeli masz sprawy, to no, nie możesz po prostu zignorować obowiązków, a ja będę miał więcej czasu, żeby coś przygotować. Ale co, to niespodzianka. I odprowadzanie do drzwi. Dobrze. Wiesz co ja robię? Zapisuję sobie niespodziankę. Słuchaj, ona żegna się z tobą. Dyga. Widzi, że do zobaczenia. Mam nadzieję, że żegna szybciej. Okej, okay. Zamykam, wracam i tak... Tak, i widzisz taką uśmiechniętą, w takim grymasie po prostu, wiesz, wrednego uśmiechu twarz Mary Jane LeBlanc na piętrze, w drzwiach już ubraną. Ładnie to tak? Ale co, ładnie? Przenieśmy się do Roberta, do jego pracy. Dobra, jako że zadzwoniłem do Antonego, to chciałem zadzwonić do Conora teraz. Mhm. Dobrze, dzwoniłeś do Antonego, chcesz dzwonić do Conora? Przenieś się nawet do Conora. Mhm. Conor, próbowałeś dzwonić się do Roberta, jednak nie ma sygnału. Mhm. Wiesz co, to ja powiem szczerze, no kieruję się i jadę od razu do Antonego, tam gdzie jest miejsce naszych spotkań. A co, w piżamie? Nie, no czekaj, jakaś szybka biblioteczka. Pewnie tak. Wiesz co, zgarniam do jakiejś teczki te zdjęcia. No, tak, no, jakieś szybkie śniadanie. Wiem, że Antony lubi do późnego południa. Zacznijmy od tego, że tak myślisz sobie o tym wszystkim, że trzeba to wszystko ogarnąć. I zacznijmy od tego, że pierwsze, co trzeba zrobić rano, to są tak zwane poranne ablucje. Umyć twarz, zdjąć piżamy. I teraz, dlaczego do tego zdążam? Ponieważ kiedy takim swoim rytuałem, podejrzewam jak co dzień, zacząłeś od ogarniania siebie, zanim zaczniesz ogarniać swoją siostrzenicę. Bo pamiętaj, że ją też trzeba odstawić do przedszkola i tak dalej, jeśli nie zrobili tego twoi rodzice. To trzeba się przygotować, umyć i ubrać. I kiedy jesteś w łazience,
przemywasz twarz i myślisz o tym, że no, znowu kolejny dzień, trzeba się wziąć w garść, jakoś ruszyć to do przodu, skontaktować z chłopakami i jakoś tam to wszystko zacząć ogarniać, może jakieś nowe rzeczy się tam wyjaśnią. Kiedy przemywasz tę twarz i podnosisz wzrok na lustro, widzisz za swoimi plecami swoją siostrę i jej męża. Odwracam się gwałtownie. Strącając po drodze jakiś, nie wiem, kubek, w którym trzymam jakieś akcesoria. Szczoteczka ci upada, golarka ci wypada z ręki, kubek przewracasz i widzisz ich przed sobą stojących. Wiesz co, gwałtownie zaczynam tak głęboko może oddychać i próbuję położyć swoją rękę na ramieniu siostry. Jasne. Kładziesz, słuchaj, próbujesz oddychać. Próbujesz położyć rękę na ciele siostry, licząc, że będzie to zjawa. I dotykasz bardzo wychudzonego obojczyka, który opina jakaś koszula, żakiet, cokolwiek miała w trumnie na sobie. Biała twarz patrzy się na ciebie dwójką oczu z bielmem. Żadnej reakcji. Chłód pod palcami. Okej, to wiesz co? Powiem ci szczerze, co bym zrobił. Po prostu wypowiadam imię Weronika i mdleję. Kojarzysz ten moment, kiedy upadasz we śnie i upadasz w łóżku i budzisz się? Właśnie następuje ten motyw, kiedy wydaje się, że mdlejesz, usuwa ci się grunt pod nogami i budzisz się zakopany w pierzynę, w poduszkę i słyszysz dzwoniący natarczywie telefon w przedpokoju. Wiesz. Wstaję i do telefonu. Po drodze jakaś szklanka wody. No, wiesz co, i opuszczę wizytę w łazience. Dzisiaj trudno, pozwolę innym znieść. Albo skorzystam z łazienki u Antoniego. Ale no, pierwsze co robię, to odbieram. Rozumiem, że śniło mi się, że wstaję, dzwonię do Roberta i tak dalej. To wszystko. Cały ten poranek. Jasne, Robert, Connor, jesteście na linii. Idziecie do siebie? Czy dobra, to teraz tam... ja mam do ciebie jeszcze tego dredu pytania. Zerknij tego typeczka, którego w historii pisałem. Czy on może zostać po prostu? Bo chcę z nim trochę powiązać dalszą rozmowę. Ty. Gdzie ty jesteś, Elo? Elo 320. Jest pod koniec, nie? Ach, bo tego dodać do rola. No tak, zapomniałem. Robercie. Okej, spoko. To mówię, Connor, do ciebie mam w sumie dwie albo trzy sprawy. Gadałem z Antonem, jak coś to po robocie, ewentualnie spotykamy się u niego. I jakbyś, nie pamiętam po prostu, kto ma twój dziennik twojej siostry, ale mój wujek wrócił z sympozjum. On jest dosyć porządnym matematykiem, kryptologiem, to możesz jakoś na to spojrzeć, ewentualnie jakbyś chciał. Wiesz co, ja tak niby go słucham, ale go nie słucham i tak... Te mam zdjęcia, wiesz? Tej skały meteorytu, czy jak tam to się nazywa, które wydobyliśmy i... Wiesz co, tak rwę te swoje słowa, bo jednak uciekają mi myśli do tego snu. Zresztą spotkajmy się najlepiej, zobaczycie, bo tam jest, nie wiem, czy zła klisza, czy coś przy wywoływaniu, ale wydaje mi się, że tam jest jakaś taka, wiesz co, nietypowa poświata. Wcześniej się z tym nie spotykałem, a co do mojej siostry, to jest to chyba Jake zabrał, jeżeli mnie pamięć nie myli, jej pamięć. To jutro ale... załatwimy. Pewnie. U ciebie, czy w konkretnym, gdzieś indziej się spotykamy? Antonego po robocie mam podjechać, także u niego już się... On ma meteoryt, także... Dobra. Będzie mu nie co, to wezmę te rzeczy i chyba potrzebuję się przejść, także akurat jak po południu, to ten czas mi powinien wystarczyć, bo... No jest zresztą nieważne. Okay. Odkładam słuchawę.
Na razie. Jasne. No i tyle. Jasne. I potem już tylko będę robotę ogarniał, ale to damy teraz może Jake'owi, bo tak mi poszło. Tak, właśnie do Jake'a chciałem przejść, moi drodzy. Jake'u, jesteś z nami? Tak, jestem. Super. Co ty robisz? Ty wyruszyłeś do Antonego, tak? No tak, tak. Tak. Słuchaj, docierasz do niego... Kiedy docierasz do niego, widzisz wychodzącą z frontowych drzwi kobietę młodą. Chyba ją gdzieś kojarzysz skądś, ciężko ci powiedzieć dokładnie skąd, ale gdzieś już ci wpadło w oko, która rusza w przeciwną stronę chodnikiem dalej niż ta strona, z której ty przychodzisz. Okej, ale mijają gdzieś na chodniku, czy tak? Nie, ona, ty idziesz z lewej strony, ty idziesz jakby patrząc się na drzwi, ty dochodzisz do drzwi z lewej, ona idzie w prawą stronę. Okej. Więc ona idzie w zupełnie przeciwnym kierunku niż ty. Znaczy wektorowo idzie w tym samym kierunku, co ty. Jeśli to ma sens. Docierasz do drzwi domu Antonego. Pukam, dzwonię. Dzwonek w drzwiach. Antony, a ty ledwo wypuściłeś Elizę. Jest w połowie schodów, znajduje się Mary Jane. I słyszysz znowu dzwonek do drzwi. Nawet nie komentuję, nie reaguję. Znaczy, patrzę, kto tam za drzwiami. Jake. No to otwieram. Mhm. Cześć. Witaj. Śmiało, wchodź. Chcesz kawy? Herbaty? Mocniejszej jakiejś? Dobra. Mówiłeś coś o liście wczoraj? Tak. Dostałem... Gdzie ja to mam? Poczekaj chwilę. Znaczy... Jezu, która jest godzina? Spokojnie, mi nie bardzo. Chodź. Idź na teraz, zaraz tam do ciebie przyjdę, tylko znajdę ten list, gdzie się go położyłem. Dobra. Jake, idziesz na taras. Antony, szukasz listu. Gazetę czytam przy okazji. Znasz gazetę przy okazji, dobrze. Właściwie w dzisiejszej gazecie nie ma nic nadzwyczajnego. Poza tym, że gdzieś tam znowu o tym meteorycie, że sprawa w toku, rzeczy. Panowie, czy macie coś konkretnego do rozegrania jeszcze, Jake, w domu Antonego? Chcesz porozmawiać na osobności? Znaczy, no ja miałbym sprawę. Dobrze, to dam wam zagrać jedną rzecz i dojdzie reszta pozostałych panów. Znaczy... No, dobra. No, chyba, że chcesz ruszyć, to kiedy indziej. Znaczy nie, no to dzisiaj bym miał... No tak, tylko ten kamień. Później. Znaczy... Nie, to możemy później, no, żeby wszyscy byli. To nie będzie dwa razy się powtarzał z tym listem. Dobra, to w takim razie usiadłeś, Jake, na tarasie. Przyszedł do ciebie po chwili Antony. Alfred z filiżanką kawy, herbaty czy czegoś tam. Jeżeli powiesz mu, że nie chcesz, to po prostu to zabierze, nieważne. I podejrzewam, że Antony przekazał ci informację, że gadał z Robertem. I niedługo po tym pojawia się obu panów w domu Antonego. W drzwiach. Robert? Nie słychać cię? Zepsułeś? Już. Dobrze. Już. Ja tylko chciałem jeszcze powiedzieć, że w robocie nad tymi szponami siedzę, nie? I chciałbym tak porządnie skatalogować, opisać, żeby w razie czego naukowym językiem to opisać. Po prostu jeszcze trochę nad nim się pobawić. Dobrze. A u mnie możemy przyjąć, że cmentarz jest po drodze? Możemy. Gdzie moja siostra jest? Dobra. To ja sobie zajdę szybciutko na grób, jednak parę godzin spokojniej na spacer i na odwiedziny. Dobrze, parę godzin spokojniej przy grobie byś chciał spędzić. Grób jest twoim ulubionym miejscem, tak? Tym, co ma znaczenie. Czy ulubionym? Tym, co ma znaczenie. Tak, ten, co ma znaczenie, tak. Wiesz co? Szczególnie, jeżeli znajduje się na zewnątrz. Wiesz co? Bo jak znajdę się wewnątrz, to... Rzuć sobie swoje sanity. Chcę, żeby ci weszło.
To jest moje ulubione miejsce, gdzie tracę poczytalność. Bardzo dobrze ci weszło. W takim razie rzuć sobie K4 plus 1. Trzy. Odzyskaj sobie 3 punkciki sanity na spokojnie. Pomodliłeś się do siostry, uspokoiłeś sobie ducha, może nie, że odprężyłeś się, ale pomedytowałeś, tak, w takim stanie jesteś trochę uduchowionym. Ta modlitwa sprawia, że jednak człowiek troszkę nad sobą zaczyna panować i przegadałeś sam ze sobą, znaczy przegadałeś z siostrą kilka tematów nad tym grobem i wydaje ci się, że gdzieś tam w głowie zacząłeś sobie pewne rzeczy układać. Czemu nie? Czemu nie? Okej. Dobra. Robert, a ty rzuć... Znaczy, ty to rzucałeś ostatnio na biologię, prawda? Na chemię rzucałem ostatnio. Na chemię rzucałeś. A teraz tak myślę... Na biologię. Bo jeżeli chcesz sobie to skatalogować i ogarnąć... Robercik, dam ci rzut do zrobienia. To nie może być za proste. To nie może być decyzja moja lub twoja. Tylko, że katalogowanie podchodzi mi bardzo pod accounting i... Albo library use. Rzuć sobie na library use. Library tak, używanie use. Jakby reverse psychology. To nie jest wyciąganie książek z biblioteki, tylko wkładanie książek do biblioteki. To jest extreme. Zaznacz sobie też przy okazji. Racja. Dobra. Tak jak tylko dało się dobrze, opisałeś jakby z każdej możliwej chemicznej i biologicznej perspektywy te szpony. I to, co się dało opisać, gdzieś tam jakby wpadłeś na jakieś pomysły, do czego to porównać, czy jakich sformułowań użyć, jakichś mechanizmów naturalnych, to można, czy jakie przemiany chemiczne zachodzą wewnątrz tego. Tak dobrze ci to poszło, że zapisałeś to po prostu w formie jakiejś tam, nawet nie notatki, tylko jakby konkretnego już tam spisu katalogowego, czy zapisu katalogowego, dorzuciłeś to do nich, do jednego pliku gdzieś tam w jakiejś szuflady. Także to przed południem zrobiliście w chwilę właściwie, no i co? I czas ruszyć do Antonego. Się spotkać. Tak. Zanim pojadę, to jeszcze wezmę kilka fiolek odczynników, żeby przebadać ten meteoryt, z czego on jest. No standardowy jakiś tam zestaw, nie? I panowie, spotykamy się w takim razie w domu Antonego. Antony z Jake'em siedzą gdzieś tam, rozmawiają o sporcie, czy o innych, czy o kobietach, czy o innych dziwnych męskich rzeczach na tarasie. Alfred krąży gdzieś tam po budynku, otwiera wam drzwi oczywiście. Pani LeBlanc podchodzi do Conora, jak tylko Conor wchodzisz do domu. Widzisz burzę włosów. Panno? Piękne spojrzenie. Czy widzę, że ta burza jest zmącona? Być może ktoś maczał palce. Ona doprowadziła się do ładu, myślę, już do tego czasu, wiesz? Ale podchodzi do ciebie i tak chwyta cię za twarz i obraca. Delikatnie łapie rękę. Tak, ale delikatnie. Przyjęło się, dobrze. Przyjęło się. Przez chwilę martwiłam się, że może jednak odrzuci twoje ciało. Ale jest dobrze. Jest bardzo dobrze. Pani Mary. Czy... Tak, Mary. Czy oprócz talentów, nazwijmy to, chirurgicznych, potrafiłabyś mi pomóc w odpowiedzi na małe pytanie dotyczące, no, nazwijmy to, drugiej strony? Czy wśród swoich talentów masz również taki, który pozwala na skontaktowanie się z tymi, którzy po tej drugiej stronie się znaleźli? Nie. Nie mam. Ale znam kogoś, kto ma. To dobrze. To jeżeli będzie taka możliwość po dzisiejszym spotkaniu z moimi przyjaciółmi, chętnie wezmę namiary na tę osobę. Chętnie was sobie przedstawię.
Antony u siebie? Na salonie? Teraz. Pójdziemy razem? Myślę, że możemy. I bierze cię pod rękę i pozwala cię. Dobra. Panowie. Dobrze, Antony nie zdrowi. Lądujecie. Jesteście we trójkę, Robert, Jake i Antony na tarasie. Connor zostaje wprowadzony pod ramię, idzie właściwie z panią LeBlanc. Robert, dotarłeś tutaj dosłownie chwilę wcześniej. Parę słów zdążyłeś zamienić z chłopakami. Mówisz, że kamień jest już na stole wyciągnięty. Już jakieś tam rozmowy zaczęły już jakieś dyskusje. Antony, jak przyszedłeś, to już po prostu po niego poszedł, wyciągnął, postawił na stole. I tak wiadomo, w jakim celu tutaj się zebraliśmy, więc macie to wszystko gotowe. I oddaję wam scenę. Wy mówcie, a ja będę robił badania tego meteorytu, z czego to w ogóle jest, bo tego jeszcze nie ustaliliśmy. Ja natomiast podchodzę do Roberta, wiesz. Ja wyjmuję tą kartkę i mu daję pełny skład. Dobra, ty miałeś, nie masz tego zapisanego, prawda? Ale czego? Wkładu. A, nie. Masz. Dobra. Dobra, podaję ci kartkę ze składem w takim razie. Ty też nie wymieniałeś chyba dokładnie, tylko że tam jest kilka nieznanych. Kilka też mówiłem, nie? Dobra. Robert? Ja tak patrzę, że takie badania to ze 2-3 dni. I jak to zrobiłeś? Tak, że się spytam? Pukam książkę. No. Jak? No. Jak się ma pewne narzędzie, to można skrócić czas trwania pewnych rzeczy. A tak potrafię ze wszystkim? Nie wiem. Jeszcze nie do końca spadałem. Antony? No? Masz ty może ten olej od ojca Hennessy'ego? No, raczej. A weź go na chwilę. A to we, poczekaj, pójdę po niego. Idę po ten olej. Dobra. A, i dobra, to jak idę po to, to idę też po ten list. Znaczy, albo on jest na tarasie w sumie. Tak. Bo pokazywałem go Jake'owi. Więc w międzyczasie, Robert, jak będziesz czekał, to tu masz listę od mojego ojca. Ojca. You know what I mean. To czytam i podaję dalej. I o proszę. Ocie. Może ktoś z was przeczytać na głos? O, wiele komplikuje. Wysłałeś, dobra, to ja mogę przeczytać. To czytaj. Drodzy przyjaciele. Dostałem list od mojego przyjaciela ze Szkocji. Twierdzi on, że może rzucić trochę więcej światła na sprawy, które nas interesują. Co możemy na tym zyskać? Jeśli macie ochotę dołączyć do mojej wyprawy, zamówię przejazd z Bostonu w ciągu najbliższego tygodnia i podjąłbym was z waszego miejsca zamieszkania, jeśli dostarczycie informację precyzującą skąd konkretnie. Mam nadzieję, że macie fragment kamienia zamknięty i ukryty w bezpiecznym miejscu. Możliwe, że w Szkocji dowiemy się czegoś nowego na jego temat. Pozdrowienia, ojciec Hennessy. No. Robercik się drapie po głowie. Ostro, tak, w sumie. U mnie może być z tym ciężko, ale się postaram. Żeby mieć jakieś w ogóle możliwość opuszczenia uczelni. Co o tym panowie sądzicie? Znaczy... troszkę mamy... Tak, brzmi ciekawie, ale jeszcze nie dokończyliśmy sprawy z tym meteorytem. O, swoją drogą i wiesz co, wręczam w tym czasie zdjęcia Robertowi. Wskazując mu, spójrz na tę dziwną poświatę. I wiesz co, i w międzyczasie wyciągam też tam to, co jest jakby kliszą w tych aparatach i stawiam obok tego kamienia. Żeby sobie tam chwilę postało. A potem będę chciał w jakimś ciemnym pomieszczeniu. Zabrałem powiedzmy jakąś tam swoją małą torbę. Zobaczyć, jak długa reakcja na kliszę, jak będzie działał ten kamień. Więc spójrz na to. Widzisz to jakoś... Słuchaj, widzisz te poświaty? To patrzę na to zdjęcie teraz, mi powiedzcie. Wszyscy? Nie, ja nie patrzę. Znaczy, ja poszedłem po olej. Mogę bardzo, jak wróciłem, mogę bardzo chętnie obejrzeć. Dotarłeś w tym momencie, nie? Myślę, że dotarłeś w tym momencie z powrotem.
Chętnie zerknę. Słuchajcie, na zdjęciu widzicie, no widzicie siebie, tak? Gdzieś tam zebranych przy tym kamieniu i to, co macie przed sobą, ten meteoryt, na zdjęciu wygląda tak samo z jednym małym wyjątkiem. Wokół niego występuje jakaś aura. Wygląda to trochę... Wiecie co? Ciężko powiedzieć, jak to wygląda. Bo z jednej strony wygląda jak czarna plama wokół kamienia, ale z drugiej strony wygląda, jakby było to jak bardzo fioletowe, przebijające światło spod tej czerni. Jakby to był tak intensywny fiolet, że aż po prostu czarny do tego stopnia. Więc patrzycie się na to zdjęcie, które w swoisty sposób przyciąga wasz wzrok, ale nie dlatego, że jest to jakieś... zmusza was do tego, tylko jest to po prostu bardzo ciekawe. I no, autentycznie widzicie wokół tego kamienia taką delikatną, cieniutką powłokę jakiegoś dziwnego koloru. Ja tak naukowo próbuję podejść, bo klisze są, mają w sobie srebro. Mhm. Czy meteoryt ma w sobie jakieś substancje, które poprzez swoje promieniowanie, naświetlanie i przekazanie na klisze mogą wywołać te właśnie takie... Słuchaj, wiesz co, masz spis, jakby skład tego meteorytu, dostałeś od Jake'a, więc ja pozwolę ci rzucić na chemię z kostką bonusową. Czy ja chcę kostkę bonusową? Czy chcesz kostkę bonusową? Czemu masz nie chcieć kostki bonusowej? Nie, bardzo dużo szczęścia, bo chcę rozwinąć chemię. A, w ten sposób. Lak 62. Wiesz co, próbuję bez. No ty zachłanna małpo. Asystentko biurowa. Tak, 43 na 43. O panie! Łopianie, ale żeś to zrobił. Wysnajpił. Słuchaj. Z tego co wiesz, to tak, jest to możliwe, żeby to zareagowało w ten sposób, ale... Gdyby reagowało to w ten sposób, z jakichś dziwnych powodów, reagowałoby to na każdym zdjęciu. W ten sposób. Tak? A na innych zdjęciach tylko na tym jednym. To jest tak, że jeżeli robisz zdjęcie jakiegoś witraża, na którym świeci słońce, i zrobisz drugie zdjęcie, jakby zaraz po nim, to na obu to będzie wyglądało, jakby tam promienie rozbijają się gdzieś tam po ścianie w ten sam sposób. To jest tak, że masz jedno i drugie zdjęcie, one są w krótkim odstępie czasu między sobą zrobione. I na jednym to występuje, na drugim tego nie ma. Dzielę się z tym, dzielę się tą wiedzą z chłopakami. Mhm. Czy jest gdzieś w pobliżu pani Mary? Mhm. Jane? To chciałem jej to pokazać, skoro ona jest tak jakby czarująca. To niech ona się przyjrzy temu. Ja zanim Antony by tam podchodził, wiesz co, wziąłbym te zdjęcie i po prostu... Wiesz, jedno, drugie. Jak dziecko porównujące znajdź różni. Czy różni tam obecność nasza, cokolwiek. Jedno i drugie. Nie, przepraszam, to nie było 5. Czemu tego nie czemu to nie wskoczyło? Nie wiem. Powinno być 65, czyli jej to weszło. Mów Konor jeszcze. Wiesz co, tak jak mówię, tak jak masz porównaj różnice, nie? Takie szybki ruch na jedno, na drugie. Czy ilość osób, ktoś odszedł na jednym, na drugim zdjęciu, oddalił się. Widzisz? Nie. Jakby, ja się chciałem. Podaję w takim razie Mary. Że zrobiłeś dwa zdjęcia, w jakiś sposób uderzyłeś raz, zrobiłeś krok w bok czy coś takiego, czy łapię. Z góry, z dołu, i to było w krótkim odstępie czasu, więc nie było tam żadnej różnicy w ilości osób dookoła, a różnica w wyglądzie jest. Dobra. I nie wygląda mi to na żadną skazę kliszy. Te skazy widziałem wielokrotnie. Tak, okej. Okay. Oddaję, widząc, że Antony tam poprosił Mary o pomoc. Oddaję jej w takim razie te fotki. Mhm. I ty zostawiłeś pojemniczek z kliszą, tak? Tak, że ja mam jakąś tam swoją, chcę zobaczyć, czy może rzeczywiście. Tak, będę chciał po prostu zobaczyć, czy cokolwiek zostanie wywołane, czy będą one prześwietlone, zniekształcone. Okay. Ja chciałem książki spytać. Czy coś wie, może też o tym mogło być spowodowane? Czy książka coś wie? Osobisty Google Assistant. Wiesz co? Pytasz się książki. On mówi, o kolego, ale pytanie musiałbyś sprecyzować.
W sensie, okej, więc czy ten efekt na zdjęciu został wywołany przez na przykład skład tego meteorytu, czy tam kamienia? Szefie, jest jedna sprawa. Ty cały czas zapominasz, że ja nie mam wzroku jako takiego. To Connor już dał Antonemu to zdjęcie? Podejrzewam, gdzieś są. Antonemu Mary, jakby przekazałem, bo widziałem, że chce i tak poprosił ją, ale przerwałem łańcuch. Jasne. Mary rzuciła okiem, widzisz, że patrzą teraz oboje na te zdjęcia i ona mówi, że nie ma pojęcia, co to jest. Mógłbym na chwilkę? Proszę. To biorę i pokazuję książce. Jak? Przykładam do niej na przykład. Jak zakładka. Jak zakładkę, tak? Dobra. Chyba Zymany Lebowski. Wkładasz kartkę, zdjęcie między kartki i zamykasz książkę, tak jak zakładkę. Nie wystaje tylko taki rąbek. O, szefie, toś mi teraz zrobił. I nagle widzisz, że ten rąbek, który wystaje taki... I spadł na ziemię. Przyznam, że to ciekawa sprawa. Nie zdarza się często. Niestety, ale programy zabezpieczające pozwalają mi tylko na zasugerowanie ostrożności, szefie. Czyli sugeruje, że ten kamień może być niebezpieczny. Sam kamień nie. Sam kamień jest kamieniem. Natomiast sugeruje, żeby trzymać się jak najdalej od miejsca znalezienia. Okej. Nie słychać. Sugerowana bezpieczna odległość to trzymanie się poza promieniem 25 km. Szkocja jest dalej. Just saying. I z dala od zbiorników wodnych, szefie. Z dala od zbiorników wodnych. Egipt. Co nam się może stać? W związku z... Niestety, ale informacja jest zastrzeżona. No dobrze. Mogę powiedzieć, co może się przestać stawać. To byłbym wdzięczny. Wszystko może się wam przestać stawać. No pewnie. Ale ci mówisz, że sam kamień nic nam nie zrobi. Sam kamień jest tylko zlepkiem molekuł, które przedstawiłem ci ze wczorajszym zestawieniu. I on nie jest w tym wszystkim. No nie. Widocznie, kiedy zdjęcie było robione, w pobliżu znajdował się jeszcze host. No, gospodarz, tak? No. Mhm. Jeżeli nie odczuliście żadnych efektów na sobie, prawdopodobnie jest jeszcze wyjątkowo młody. Czy jest takie wewnętrzne westchnięcie książki? Chyba mówię za dużo. Nie, dobrze jest, dobrze jest. No dzielę się tym wszystkim. Jak zresztą. To co, Szkocja? Zbiorniki wodne. Egipt? O właśnie, to moment, mam coś dla was. Idę po tą książkę. Wracam z książką. Pytanie tylko, czy bo no, my nie słyszymy jej, nie? Czy dostajemy tę informację? Bo tak, tak, no przekazuję to wszystko. Jeżeli Jake to przekazuje, wiesz co, i słyszę to, to słowo host, nie? Panowie pamiątkowe, proszę ich, żeby stanęli. Ale to poczekaj, no to chodź, Connor, to jeszcze Alfred nam zrobi. Alfred nam zrobi Alfred zdjęcie. Bierze. Dobrze. Alfredzie, tutaj naciągasz, zwalniasz. Mhm. On bardzo pokracznie podchodzi, tylko ach, te zabawki młodych. I strzelasz. I strzela, nie? No, wybuch powodujący piękne światło dookoła was. A pytanie techniczne, jak to wygląda? Jake mówi na głos, czy w myślach z tą książką? Nie, myślę. Mówił, że przekazujesz. Myślę, tak? Wystarczy, że oni myślą ze sobą. O. Całkiem przyjemny. Jest, jest. Przyjemny. Host.
Komfortowy. Czyli tamta rureczka, może tunel, to on jest zrobiony przez najprawdziwszego obcego. Co? Kosmite! Robert. Nie, troszkę tak... nie nadinterpretujesz. Jedna uwaga, jeżeli chodzi, na przykład ja często bywam w swoim warsztacie samochodowym, no nie? I jak na przykład robimy coś z farbami, z rtęcią, ogólnie z farbą, to mamy takie maseczki, więc może ty też tam w laboratorium używaj maseczek, bo się nawdychasz i obcych jakiś znajdujesz, widzisz. Może tak samo za chwilę powiecie, że tak jak na posterunku, tak, że coś innego drzwi zamknęło. Serio, znaczy nie, przepraszam, wybacz, po prostu jestem niewyspany i lekko niewyspany. I tak zerkam na Mary Jane. Mów dalej. Obecnie sobie wózę dolarami i czekaj, daj mi ten olej. No daję. Dobra. Jake, mogę na chwilę? Tylko nie powiem. Książkę? Ty, ale wiesz, że ta książka... Wlej tam powiedz mi, jak ona sprawdziła skład tego... Przerwało mnie, czy... Końcówka. Skład tego. Nie wiem, czy jakie było zdanie, ale... No, nie wiem, myślę, że... Fak. Pytaj się książki, czy jeżeli... Pytać? Krople dam na tą książkę, to czy wystarczy, żeby sprawdzić skład tego? A. Tak. To otwieram książkę. Mhm. No, dzień dobry. Trzymam ją. W myślach. Nie. Przeczaję się. Powiedz mi, z czego to jest w ogóle? Jak na ciebie coś wyleje, to się zepsujesz? A to nie wylewaj całego. Nie, to tylko tak kropelkę leje na kant którejś strony. I powiedz mi, co to jest, jak to zrobić? W ogóle z czego to jest i jak to zrobić? Coś w tym stylu. A właśnie pytanie, jak otwiera to książkę, ten zdjęcie zostaje, czy to po prostu zniknęło? Zniknęło, tak jak rozumiem. Dobra. Nie ma zdjęcia, niestety. Ta książka coraz bardziej mi przypomina w stylu zniszcz mnie. Wlewają, wrzucają wszystko, co się da. Dobra, wlewasz kropelkę. Kropelkę na... Tak. Dosłownie. Mieliście zapisane, ile macie ładunków tego? Zaraz ci powiem. Powinniście mieć wpisane. Cztery ładunki chyba mieliście, nie? Macie trzy ładunki. Tak mi się wydaje. Znaczy ja mam napisane tylko, że fiolka od ojca. Tak. Mi się wydaje, że tam były cztery ładunki też. Tylko chciałem tylko potwierdzenie, a nie widzę w notatce nigdzie tutaj. Trzy ładunki w razie czego? Ale wydaje mi się, że mieliście każdy po jednym ładunku po prostu. Tak wypadało. Myślę, że tam będzie dobre. Zamknąć. Więc księga, kiedy wylewasz krople na nią, widzisz, że kropelka rozlewa się, chwilę balansuje po powierzchni kartki, jak przelewająca się rtęć taka po powierzchni, tak? Jest to srebrzysta, płynna mikstura, opalizująca bardzo, pocięta żyłkami czerwonej, jakby... No takimi czerwonymi żyłkami, bardzo, bardzo intensywną czerwienią. Przez chwilę balansuje, pływa po tej kartce z prawej w lewo, i tak ruszasz książką, ale po chwili widzisz, że przerwana została ta powłoczka taka jakby materialna kartki papieru i kropelka wygląda jakby tonęła w czymś, jakby zagłębiała się coraz głębiej w ten papier, coraz głębiej, aż w końcu zniknęła ci z oczu. Mrugnąłeś, widzisz, że na kartce masz wymienione kilka rzeczy, które znajdują się w środku. Wymienione kilka rzeczy, tak? Niczym raport chemiczny. Rtęć, żelazo, kilka składników organicznych, które możesz rozpoznać jako jakieś tam roślinki, takie popularne, gdzieś tam rosnące luźno sobie przy kościółku. I ludzka krew. Składowe, znaczy śladowe ilości składników, które skomponowane w jakby powyższym składzie świadczą o tym, że pochodzą z ludzkiej krwi. Czy są podane proporcje może? Procentowe, wiesz...
Wiesz co, mogą być podane porcje. Myślę, że książka ze spokojem jest w stanie wyekstraktować proporcje z tego ze spokojem. Więc to będzie jakieś 40... Czekaj... 40... Bardzo mi ciebie przerywa moja wina. Mojego internetu, czekaj, jakbyś mógł powtórzyć. Myślę bardzo mocno. Więcej. Jakieś 60% rtęci. 35% tlenku żelaza. Około 4% składowych ludzkiej krwi. I 0,5% i 0,5%. 0,5% uranu. Proszę. I 0,5% składników roślinnych, jakichś tam lokalnych. Mamy paliwo do DeLoreana. 0,5% kropli, to jest bardzo dobre. Ale on absolutnie tam nie pasuje do niczego. Nie? No dobra. Co ja mówię, dzięki, ale mam nadzieję, że już się nie spotkamy. No, nie, no spoko, stary. Myślę, że będzie jeszcze nie jedna okazja. Zamykam, oddaję i rzucam na poczytalność. Tak, tak robisz. To jest popierdzielone. Sanity. Zielona. Tu. Nie weszło. Nie weszło. Wiesz co, myślę, że spokojnie. To jest coś nieprzyjemnego, ale jakby nieprzyjemnego na poziomie bycia w jednym pokoju z pająkami takimi olbrzymimi, więc odpisz sobie jeden punkcik. Aha, czaj. Ja mam takie pytanie, bo poprzednio też mi nie weszło, czy coś co do tego armora poczytalności? Bo już raz z niej korzystałem, nie, i wtedy mi nie weszło i odejmowałem. Chyba nie, dwa bo to punkciki. Zabiera ci tylko jeden, tak czy inaczej. To jest jeden punkcik. No to spoko, okej, to już punkt. Odpisane. Po prostu. Przed tym się nie... Tym bardziej, że bierzesz to sam w ręce. Znaczy, no nie, to jest tylko jeden punkcik. To nie ma sensu się jakby armorować z tym. No okej, szarpać. No, dobra, spoko. A. I teraz tak patrząc na te składniki, jest jakaś szansa, żebym ja to jutro w nauczelni by otworzył? Tak, jesteś w stanie zrobić z tego miksturę, jeżeli masz uran na uczelni. Może mnie... jakiś może podobny polimer. Możesz mieć coś. Możesz mieć coś. Będziemy próbować jutro. Ja oddaję Jake'owi i mówię, że ma psychę ze stali, bo my to po prostu jest takie inwazyjne. Ja swój umysł bardzo cenię i nie lubię obcych ludzi w nim. Słuchaj, po prostu. Zapisz sobie, że te składniki roślinne czekaj, muszę szybko przetłumaczyć coś. Jak masz płacenie, to mogę znać. Tak. Trybula deszczowa. Trybule kojarzę. Okej. I szmaragdowe hizop. Szmaragdowy hizop? Mhm. Nice. Czy właśnie hizop szmaragdowy w ten sposób, nie? Dobra. To pewnie nie są rośliny, które rosną w ogródku, ale są. Dobrze, to masz z głowy, to macie z głowy. Co dalej? Co tu się jeszcze dzieje, moi drodzy? Co wy knujecie najlepszego? Jake? Popsuł mikrofon. No. To zdjęcie, to może by się ten z książki wyjął, to je wywołał. Da radę? Ale co? Chciałbym zdjęcie odzyskać. O,
Znaczy, przykro mi, szefie, ale jakby pewna niedogodność wystąpiła. Mogę je pokazać. Wyświetlać na kartce po prostu zdjęcie. Jakby przewróć stronę. Jak patrzysz się w książkę, przewracasz stronę i widzisz, że na tej stronie masz to zdjęcie z brakującym kawałkiem narożnika. Fair enough. Pracujesz przy Antonemu. Tak patrzę. To może to kiedyś w przyszłości tak będzie, że książkę otwierasz, a tam się zdjęcie pokazuje. Ale to może... Jezu, jak mi się sobą myśli rano, to jest masakra jakaś. To co... Ale tak, pytanie odnośnie moje do was. Widzieliście ten list? Ano. Tak. Chcemy tam się udać? Ja będę musiał poprosić o porozmawiać z rodzicami. Nie wiem, czy będę mógł Klarę na tyle zostawić, ale zobaczymy. Kanowa. Ja bym musiał na uczelni. Ale wiesz co, fajnie by było, pamiętam Szkotów z wojny. Ile ty masz lat, że musisz pytać się rodziców o zgodę na wyjazd? Zapominasz zawsze o mojej siostrzenicy kilkuletniej. Rozumiem, jesteś człowiekiem bez zobowiązań. Bez rodziny młodszej bynajmniej od ciebie. Tylko o to chodzi. Znaczy, to miał być żart. Nie udało mi się, nie zawsze mi się udaje, ale to rozumiem. Ja, nie wiem, jak sobie popijam whisky, tam, co tam Antony w swoim dobrodziejstwie podał, jeżeli podał. No, oczywiście, że tak. Piję. A tak a propos, to wydaje mi się, że dzisiaj widziałem moją siostrę. Ona nie była przypadkiem... Z mężem. Ja siadam po prostu, bo no, Connor przyjaciel z wojska, więc dużo sobie opowiadają i opowiadali na pewno wie o siostrze. Doskonale. I tak, poczekaj, po pierwsze, jakie a propos, jeżeli widziałeś siostrę, tak jakby to big deal? Wiesz co, niby sen. Ale bardzo realny. Jak bardzo? Uf. No wydawało mi się, że jak kładę rękę na jej ramieniu, to tak jakbym kładł na ramieniu po prostu istniejącej osoby. Fakt, że chwilę później się obudziłem. No, musicie mi zaufać, że było to na tyle realne, że się z wami tym podzieliłem. Dobra, to wy musicie mi zaufać, że wyjazd do Szkocji na pewno nam dobrze zrobi. Nie zaszkodzi. Bo tutaj jest... Jake, jak, co ty nam mówiłeś, że to... Że książka ci powiedziała, że to coś jest jeszcze młode, czy... Albo wyjątkowo młode? No, tak. To taka... Może weźmy to w skrzynkę, schowajmy z powrotem, zakopmy gdzieś w cholerę jak najdalej. Znaczy, no... Właśnie kamień, nic tu nie ma do rzeczy, to coś już... Z tego, co rozumiem, wyszło. Tam, gdzie jest ten krater i z tego... Brawo, było, szefie. To... Brawo, szefie. Umysł jak brzytwa. Przez to był ten tunel. Tak. Tylko pytanie, czy chcemy to zostawić, żeby potrosło? Czy chcemy może właśnie sprawdzić, jest jeszcze... Chcę zapytać się może pana albo pani książki, nie wiem w sumie, kto tam siedzi w środku, czy uważasz, że my jesteśmy w stanie w jakikolwiek sposób to zranić? Przekazuję pytanie. Pewnie, że tak. Wszystko się da zranić. Czy my jesteśmy w stanie to zranić? No, jak rozumiem, trochę skipujemy, no bo Jake przekazuje, książka odpowiada, tak, więc tak. Tak. Podejrzewam, że jesteście. O Jezu, jak, mi się, jak ja lubię rozmawiać z książką, czuję się taki... Taki normalny wtedy, naprawdę. Śrutem, ołowiem, szablo, stalo... Wiem, że słowa potrafią ranić, ale no chyba tak to, raczej nie tak, ten. To raczej nie. Najprostszym sposobem będzie zatrzymanie tego w jakiejś klatce elektromagnetycznej i poczekanie, aż zejdzie słońce. Tak. Szkocja? Ach, no to chodzi. No chyba, że macie pod ręką klatkę elektromagnetyczną i no akurat na schód to możemy ogarnąć.
Albo nawet nie, chyba, że macie jakieś, znacie jakieś, nie wiem, inne sposoby, może jakaś fizyka kwantowa. W sumie to, co we mnie wlaliście, też powinno zadziałać do pewnego stopnia. W jaki sposób to, co wlaliśmy? Mamy to polać coś i potem to tym uderzyć, czy... Nałożyć chyba na broń, tak mówił ojciec, że to... Znaczy, ja jestem prostym wojskowym, no... Widzę coś, strzelam, uderzam, gryzę, no... Czy ja bym potrafił zmajstrować klatkę elektromagnetyczną? Ile? Czy ja na mechanikę mógłbym pomóc? W laboratorium, jakbyśmy pojechali? Ale to jest bardziej fizyka, matematyka. Ale... Nie ma problemu. Daj mi książkę, ogarnę. Demony są u mnie. Ja mam takie pytanie. Czy mam na wydziale... Inaczej, na jakiegoś nawet jutro typeczka na wydziale dorwać, który by taką klatkę pomógł zmontować na przykład Antonemu, nie? Albo jutro właśnie... Kurde, bo dzisiaj jesteśmy za zbyt nieprzygotowani. Jakbym jutro pojechalibyśmy na uczelnię, ja bym spróbował ogarnąć więcej tego roztworu. Antony by zagadał na przykład, dobra, nazwijmy go Mike, z Mike'iem. Ale cię. Czy by nie pomógł mu tego zbudować? Znaczy, Elo, ogólnie my cię słyszymy, ale strasznie rwie i tak jest, no, ostatnio się skończyło na tym, pomógł mu zbudować. Więc... Poczekaj, no ogarnij, chwila przerwy u ciebie, ogarnij tam technicznie. Ja się spróbuję przełączyć na neta z telefonu po prostu, wiecie? Dobra, zobaczymy, czy Robert zaczął intensywnie myśleć nad tym, co właśnie Jake powiedział z książki. Zaczął się pocić. Tak, bardzo. Ale ogólnie, jeżeli rozumiem panowie, to tak, mamy dać znać w ciągu tygodnia, no i to też nie będzie od razu załatwione, więc też trzeba dać mu chwilę, żeby nas załatwił transport. Chodzi mi o ojca w tym momencie. Więc damy mu znać, że na pewno jedziemy, a w międzyczasie jutro pojedziemy z Robertem. Albo dobra, tak jeszcze nie było, no bo Robert się zastanawiał, więc nic nie powiedział. Mhm. Więc damy mu znać i ewentualnie możemy podjechać tam jeszcze raz sprawdzić, czy tego czegoś tam nie ma. No chyba, że macie oczywiście jakiś inny pomysł, no nie? No to wtedy to śmiało. Myślę, że Szkocja na razie wygląda najlepiej ze wszystkich naszych opcji. No jest... Moim zdaniem to jest głupi pomysł tam jechać, bo wiele nie zrobimy, możemy wiele stracić. Do tam, gdzie znaleźliśmy ten kamień, meteoryt. Spróbować to znaleźć, no bo potem ja będę miał wyrzuty, że nic nie zrobiliśmy. Jeszcze nie jest lepiej. Że nic nie zrobiliśmy, a tak to chociaż coś spróbujemy. No wiadomo, plan jest prosty. Przeżyć. Jeżeli nam się uda to coś złapać, to okej. Okay. Jeżeli uznamy, że no nie da rady, no to spierdalamy, albo jak to mówią w wojsku, uciekamy w zorganizowanym popłochu. Taktyczny odwrót. No to już nie nazwę tego taktycznym, po prostu ile się da. Robert, powiedz coś. Raz, dwa, trzy. Robert to zamurowała. Kurwać. O Jezu. Dobra, trochę ci słychać. Chciałbym wyłączyć wasze kamerki, żebym was nie widział. Halo, halo? No, słychać. O, bardzo dobrze. To ja nie wiem. Bo ja też praktycznie słyszałem, co wy mówiliście. Bo mnie tak rwało. Nie wiem. Wieś. Polska wieś. Mhm. Ale dokończę mój wywód, bo jesteśmy przygotowani, jeśli chodzi o walkę z tym czymś. Przerywa mnie?
No jesteśmy przygotowani, jeżeli chodzi o walkę z tym czymś. Okej, okay, dobra. Także na przykład nawet jeszcze dzisiaj albo jutro moglibyśmy podjechać u mnie na uczelnię. Connor z Jake'em. Zgaszę światło, bo mi się żarówka przepala teraz. Wszystko pod górę. Connor z Jake'em mógłby Connor z Jake'em mógłby podejść do mojego wujka. On jest matematykiem i kryptologiem. Mógłby spojrzeć na książkę, na pamiętnik Weroniki, tak? Antony mógłby z jakimś tam moim znajomym fizykiem czy mechanikiem na uczelni zrobić tylko klatkę elektromagnetyczną, a ja bym mógł spróbować zrobić więcej tego płynu. Okej, okay. To mi pasuje ten pomysł, w sensie możemy podjechać. Nie wiem, czy mnie słyszałeś, bo tak jakby miałeś dziwną minę, jakbyś myślał intensywnie. To takie... Tak, nie zmroziło pewnie tak. Tak, damy znać tak czy inaczej ojcu, żeby ogarnął ten wyjazd. No bo to i tak tydzień, w sensie damy mu znać za kilka dni. Albo inaczej, napiszę to wszystko odpowiedź, dam Alfredowi, go poproszę po prostu, żeby wysłał za kilka dni. No, więc... Teraz niech wyślę, to przecież będzie szło kilka dni. Ale nie wiesz, co tam spotkamy. A, no. Więc poproszę go, żeby wysłał, a jeżeli nie wrócimy, no to... Znaczy myślę, to że możemy jutro wysłać na przykład po tym, jak zobaczymy, na czym stoimy, tak? Z tą klatką i tak dalej. Tak, tak. Znaczy ja ogólnie przygotuję odpowiedź i dam ją Alfredowi, żeby to wysłał. Jak wrócimy, bo możemy zadzwonić też tam na przykład z tamtej, tam gdzie to spadło, jeżeli mają telefon. W sumie nie wiem, no nie sprawdziliśmy. Ale może. Więc co wy na to? Jedziemy na to uczelnię? Pojechać nie zaszkodzi, no. Tak, chyba, że. Jeszcze muszę z panią Mary porozmawiać. To ja poczekam. Panowie, standardowo? Alfred już idzie do składziku. O 5 dolarów. Wyciąga. Tam armatkę do rzutek, dasz ją tam. A, dobra, zrozumiałem. Okej. Okay. Dwa karabiny typu Winchester wyciąga gdzieś tam do strzelania do tych do rzutek. Kto ze swojej, kto z karabinów, tam pakuje, nie? Na boje. Nabiorę karabin, bo to i mój, i karabin, więc... No, panowie, śmiało. Ja tym razem może podziękuję po ostatnim. Ja biorę się na tą książkę o Egipcie. No to ja pierwszy przeglądam. Słuchaj, książka o Egipcie wydaje się... Wiesz co? To wygląda jak... Kurde, jak to określić? Jak robiony przez jakiegoś zapaleńca podręcznik o Egipcie dla początkujących, może coś takiego. To nie jest jakby to nie jest jakieś pismo, które dawałbyś w uczelni czy coś, ale jakby ktoś ewidentnie zrobił całkiem spory research i stwierdził, że trzeba pokazać ludziom, co w tym Egipcie jest i wydał to jako jakby, nie wiem, publiczno-naukowe jakieś takie wydanie. Okay. Typu National Geographic może, tak? To dałoby mi cokolwiek, bo jakąś tam wiedzę mam i na temat Egiptu. Najbardziej rzuć sobie na korzystanie z bibliotek, żeby przeszukać tą książkę na szybko. Weszło na hard. Na hardzie. Rzucasz okiem w tą książkę i znajdujesz w niej jakieś informacje, które zazwyczaj rzucasz, które świadczą o tym, że facet miał na pewno niemałą wiedzę i pokojarzył pewne fakty i próbuje sprzedać to jakby dalej, tak? Także nie jest to książka napisana przez byle kogo i byle jak. I dłuższa lektura mogłaby mieć jakieś dodatkowe skutki. Dłuższa lektura, bo to tylko przejrzenie tej książki, tak? Przerzucenie jakieś tam kluczowe momenty. Natomiast dłuższa lektura, mówimy o kilku tygodniach. Okej. Okay. Okej. Okay. Mhm. Dobra. Jak wam poszło?
Ale wam poszło. No, trafiliśmy. Wszyscy umieją strzelać nagle, tak? Ja natomiast, wiesz co, klasycznie, tak jak ostatnio. Po drodze zgarnąłem sobie lusterko, tak jak do toalety kobiety używają. I patrząc w lusterko chciałbym wrzutkę strzelić. Bo strzelanie zwykłe już mnie po prostu nie bawi. Kotka karna. Tak, chcesz się bawić? Dobra. Dobrze, zaznacz sobie, bo ci weszło. Na hardzie jeszcze. Nie wiesz, takim wyrazem wyższości Antoniemu podaję. Jake, słuchaj, przeczytanie tej książki. Tak jeszcze tego dorzucę, zapisz sobie. Przeczytanie tej książki zajmie ci 7 tygodni. Takiego codziennego czytania, musisz kilka godzin poświęcić. Chyba, żebyś czytał tak, że cały dzień na tym spędzasz, no to wtedy można ukrócić nawet, zależnie od tego, jak ci rzut wejdzie na język. A ja bym chciał... Tak? Pobawić się po całości, więc jeżeli Connor taką scenkę mi tutaj odstawia na moim tarasie, proszę Alfreda, żeby przyniósł mi opaskę na oczy. Tak, panie. Widzisz, że mam w tym składziku wszystko przygotowane na jakąś, wiesz, ewentualność, bo ty już nieraz pieprzałeś jakieś maniany. Przynosisz tę opaskę, proszę bardzo. Connor, patrz i się ucz. I chcę założyć opaskę i strzelić wtedy. Jak ucam za meblem. Znaczy, no wiadomo, nie ma opcji, że trafię, ale po prostu strzelam w tamtą stronę, więc żeby tam nic nie... Wiesz co, rzuć sobie na szczęście. Dobra, gdzie to jest? Weszło. Weszło. Po prostu sukces. Udało ci się nikogo nie trafić. Lotka została wyrzucona, ten dysk. No. Mogę mieć prośbę z karno i na ekstremalny? Jakby weszło, to wtedy bym trafił, czy nie ma takiej opcji? Sounds fair. Rzuć z karną. Tutaj. Nikogo nie trafiłeś, lotka leci, strzelasz. Jest sukces, tylko sukces, nie? Aha. No trudno. Strzeliłeś na tą stronę. Nie słyszałeś trzasku rozpadającego się dysku. Zdejmujesz tą lotkę, tą opaskę i widzisz jakiś gołąb. Coś trafiłem, no ale to dawno nie strzelałem w ten sposób, więc... No wygrałeś, Connor, dzisiaj. Dawno? Jak sobie przypominam fronty z Francji, to większość z was strzelała na ośle. Wiesz co, to się tak zdaje, ale na co dzień się nie strzela, ale nie różni się to bardzo od robienia zdjęć. I w jednej, i w drugim przypadku można powiedzieć, kadrujesz cel. Powiem ci szczerze, że próbowałem ostatnio zająć się fotografią, ale jakoś nie wiem, nie mam do tego ręki albo nie mam oka, nie wiem jak to nazwać. Może kiedyś, jak się to wszystko uspokoi, byś mi tam doradził kilka rzeczy, jak to zrobić. Nawet ciemnie chciałem zrobić się w mieszkaniu. A tam masz? Zamiast składzika. No, coś tam po prostu jest ciemne. O ciekawej rzeczy mi przypomniałeś, zaraz wracam. Wiesz co, biorę tę swoją torbę z tymi rzeczami i do tego... Pozwolisz, że skorzystam w międzyczasie. Z? Ciemni tej twojej... Od razu spiszę ci, co mógłbyś sobie dokupić, żeby spełniała wszelkie wymogi. To mogę iść ci pokazać. To jest taki dredo dla ciebie informacyjnie. Oczywiście jak nie, no to że cię nie zgadzasz na to. Jest tak jakieś na szczotki, nie na szczotki, jakieś malutkie pomieszczenie, żeby było ciemno i... Masz, pewnie, że masz. Masz tam jakąś misę pojemną? No tak, no bo to mi mówili, że to jest bardzo podstawowe, więc to musi być. Wiesz co, zgarnąłbym tę rolkę, która stała długo przy kamieniu. Mhm. Nie wiem, czy te negatywy. I wiesz co, a co tam? Nie będę czekał na wyrobienie do końca zdjęć, które zrobił mi ten Alfred. I walnę tę fotkę, na której my byliśmy. Od razu. Dobra. Nie chciałbym się spieszyć, poświęcić chciałbym dużo czasu na to.
Super, rzuć sobie w takim razie na swoją fotografię. Zobaczymy, co się tam wyjdzie. Okay. Czekaj, a chyba to jest... To były czyste zdjęcia, tak? Pusta w sensie rolka. Tak. Znaczy to właściwie to tam mówię, to było, wiesz co, to jedno, które nam zrobił Alfred. Dobra. Więc próbujesz te zdjęcia, tą rolkę wyświetlić. Jezus Maria, przepraszam. I no generalnie, kiedy wyciągasz te zdjęcia, pociąłeś jedno te fragmenty, zaczynasz je tam przerzucać tymi odczynnikami na gotowy papier fotograficzny. I wydaje ci się, że każde kolejne zdjęcie, które wywołujesz, jest tak samo puste jak poprzednie. Po prostu nic na nich nie ma. Tak? Z zaciekawieniem patrzysz się na nie, z napięciem oczekujesz jakichś elementów, ale zupełnie nic nie widzisz. I dopiero kiedy wywołałeś wszystkie i położyłeś je jedno na drugim i rzuciłeś okiem na to, jak się prezentują w wachlarzu, zauważasz, że one bardzo delikatnie przechodzą z białych do takich bardzo purpurowych. Znaczy, nie purpurowych, takich blado-fioletowych. Prawie, że niewidoczna różnica w kolorze jest. Rozumiem. Odcienie po prostu się delikatnie zmienia. A co z tym zdjęciem, które nam zrobił, nawet to, które nam Alfred zrobił, nikogo z nas tam nie ma, bo to było z drugiej kliszy, wiesz, bo pusta klisza leżała obok, a tamta była w aparacie. To z tego zdjęcia, w którym zrobił wam Alfred, no jesteście wy na zdjęciu i właściwie nic nie widać. Jasne, nie ma żadnej tam iluminacji. Tam. No, a rzuć sobie na szczęście. Rzuć sobie na szczęście. Będzie ciekawe. Nie ma iluminacji żadnej. Okej. Okay. Czyli tam mogę się domyślać, że po prostu, bo nie wiem, im głębiej to było, tym mniejsze mogło być oddziaływanie tego. Może być. Ciekawe, Antony. Myślę, że jednak to coś jeszcze jakoś delikatnie oddziałowuje na otoczenie swoje. Tak, klisza na pewno jest lepszym indykatorem niż my. Jest wrażliwsza od człowieka, tak mi się bynajmniej wydaje, na jakieś zmiany. Ale to jeszcze przyjdzie czas podyskutować. Tak, ja cię zostawię na chwilę. Idę w takim razie to włożę do tej skrzynki, gdyż aczkolwiek, ponieważ ja tu mieszkam i chciałbym nadal tu mieszkać, więc pozbędę się tego kamienia, tak to nazwijmy. Meteoryt. No... które sprawia, że zdjęcia robi się fioletowe coraz bardziej, więc bardzo meteoryt. Idę do tej szopki, gdzie jest wszystko. Jakieś rękawice, meteoryt do skrzynki. Ale to meteor jest przy nas chyba, nie? Meteor jest przy was, tak. To widzę to. Tu pytałeś, co robisz? Tak... No, tak jakby biorę to coś i wkładam do skrzynki, bo nie ufam temu czemuś. W sensie nie wiesz, czy to jak to promieniuje, tak? Robert, co to robi? Dobra, nieważne. Promieniuje, więc no, chcę się tego pozbyć, wkładając do skrzynki. Co, pan książkarz chce z tym porozmawiać, czy o co chodzi? Co? Znaczy nie, no tak patrzysz, no myślałem, że czy pan książka chce o tym porozmawiać z tym czymś, no. Nie, ale no, szczerze mówiąc to nie rozumiem, w sensie to raczej nie jest w żaden sposób niebezpieczne, mogłoby znaczy, się przydać nam. Powiem tak, ja ci bardzo chętnie oddam ten meteor, rób z nim meteoryt, rób z tym co chcesz. Ja lubię fajne rzeczy, to nie uznaję jako fajną rzecz, więc mogę ci to spokojnie oddać. Okej. Okay. Z chęcią skorzystam z takiej pozycji. To spakujemy do auta i możemy to potem odwieźć. Robert, to co? Chcesz zadzwonić, czy jedziemy po prostu bez zapowiedzi? Jedziemy na uczelnię po prostu.
A, Jake, jeszcze jedno. Ta książka, bo to jak rozumiem, masz tą książkę o historii, o Egipcie, tak? Tak, właśnie, mógłbym może użyczyć jej na jakiś czas. Tak, bo dostałem ją, jeżeli dobrze zrozumiałem, to jako prezent, ale nie na zawsze, dla ciebie, więc o. Więc śmiało. Miło. Ja mam pytanie, jaka jest pora dnia? Się przyda. Jest sobie przedpołudnie. Przedpołudnie, południe. A, no to spoko, to jeszcze będą na uczelni ktoś. Dobra, okej. Okay. Po prostu, tak jakby, ja czekam, aż pojedziemy, bo to już nie mam nic do powiedzenia po prostu. No ja też już tam mam dom. Więc dobra, zbieramy się? Robert, Jake? Ja tak, ja wychodzę. Wiesz co, jeszcze Mary podpytuję, wyciągam sobie notatnik, czy jest mi w stanie dać na miarę osobie, o której wspominała. I teraz do muz, do... na uniwersytet, tak? Tak. No chyba, że chcesz gdzieś indziej po drodze, no to... to śmiało możemy zajechać. A... misiu gry, ile jeszcze ten? Planujesz? Sesję. Ile ja planuję sesję jeszcze? Wiecie co, wy jesteście generalnie... tak powiedzmy, że dość powie. Do której macie czas? 22, tak? Czy Jack, bo pamiętam, że pisałeś, że ty chory jesteś, nie? No, no ja bym tak... tak do 22, no. Sama nie myślę. Spoko. No to słuchajcie, generalnie zróbmy to tak teraz. W takim razie podsumowując wszystko, co powiedzieliście. Chcecie wysłać list do ojca, że jedziecie z nim do Szkocji? Tak. Tak? Na razie go nie wysłać, ale chcę go spisać i, żeby dać Alfredowi. Ale to potem wieczorem, jak wróci Antony do... A teraz chcecie lecieć sobie na uniwersytet i ogarnąć rzeczy, tak? Znaczy teraz róbmy może tak, że zajmijmy się tym, co Jake chce. Więc no bo na uczelni nie wiem, czy tam Jake coś chce zrobić, w sensie... No nie, ja bym właśnie zajął się tym kamieniem. Dobra, to zajmijmy się kamieniem. A nie pojechaj na uczelnię, tak na przykład. Dobrze, zacznijmy w takim razie od zajęcia się kamieniem. To się wycisza. Na pewno mam jakąś pracownię. Masz. Gdzieś tam. Więc no... pewnie przyjechałem autem tutaj, więc po prostu się pakuję do auta z tym kamieniem tam. Czekaj, na... mówimy o kamieniu, o meteorycie, tak? Mamy dwa kamienie na... Tak, tak, tak. O meteorycie, dobra. Mhm. Pakuję ten meteoryt do... No myślę, że mam. Tak, zabierasz go do domu. No tak. Tak, no jasne. Słuchaj, masz laboratorium, jakieś tam może mniejsze, bardziej właściwie jakąś taką, nie wiem, pracownię czy coś takiego, ale pewnie coś tam się da z tego z tym kamieniem jeszcze ogarnąć, nie? Czy to jest jakieś tam biuro? Mhm. I co robisz w takim razie? Znaczy, no chciałbym go przebadać na pewno jakoś dokładniej. Mhm. Może jakieś właściwości zbadać, które mogłyby mi coś powiedzieć o tych pierwiastkach na przykład. Dobra. Bo no, no mam jakąś podstawową wiedzę o geologii, więc wiem jak tam te pierwiastki, które już coś się znajdą, powinny oddziaływać. I jeżeli by oddziaływał w jakiś inny sposób na przykład, to mógłbym jakąś wiedzę o pierwiastkach tak zdobyć, tak dalej, i tak dalej. To powiedz no i... mi, powiedz mi, jak byś chciał tego to zbadać, albo czym byś chciał to zbadać. Przepraszam, że ziewam, nie wiem czemu, absolutnie. Czy masz jakiś pomysł na to? Pamiętajcie, że jesteśmy gdzieś tam u ciebie w domu. To nie jest z Laboratorium Chemicznym Uniwersytetu Bostońskiego czy coś. Tak, znaczy... No ja jako ja nie mam żadnego pomysłu, ale to jeszcze mógłbym nawet... Dobrze. Z jakimś sobie... profesorem się skontaktować. To jest dobry pomysł. Jest poniedziałek, uczelnia jest otwarta, ludzie są w pracy. A też na pewno... No, z wypraw jakiś kamień czy coś przywożą, więc mam jakiś kontekst. No. Bardziej pewnie profesorowi archeologii, niż, ale geologowie też myślę. Jasne, możesz się z kimś skontaktować, jeżeli chcesz. To bardziej wtedy trzeba jechać do nich niż u siebie w domu. Mhm. Okej, okay. Znasz... Znasz, pewnie, że znasz. Znasz Karinę Rich. Karina Rich to jest pani profesor, która archeologii i geologii, która kupuje... Karina przez K. Okej. Rich jak bogata. Mhm.
która kupuje od ciebie od czasu do czasu okazy właśnie takie co bardziej wartościowych minerałów, kamieni, no tego typu rzeczy, nie? Masz do niej numer, czy znasz jej adres, bo znasz, wiesz, na jakiej katedrze pracuje i że jest właściwie w pracy, możesz, jeżeli chcesz do niej teraz zadzwonić. Jeszcze myślę, że przed tym mój ojciec pewnie jest w domu jeszcze, to myślę, że by go zaprosił, może chciałby rzucić okiem. Pewnie, żeby chciał rzucić. Tak, kuśtykając podchodzi do ciebie... Podchodzi do ciebie ojciec, do tej pracowni twojej. O, to jest ten kamień, co spadł? Tak, tak. Fajny. I co z nim robisz? No, ja zbytnio bym go przebadał najchętniej, ale jako, że się nie znam, to myślałem, żeby się z Kariną skontaktować. No tak, tak. Ona kupuje od nas od czasu do czasu. No, może się nadawać. Miguelowi go zanieść najszybciej. On, wiesz, nie będzie badał, co prawda, ale kupi od ciebie szybciej. Ja myślę, zależy mi troszkę na tym, żeby mimo wszystko przebadać jakieś przynajmniej podstawowe. Dobra, to liść do Kariny, no co będziesz tutaj z tym stał jak kołek, nie? No dobra. Dzwonię. Karinie. Jasne. Słuchaj, szybka rozmowa. Ona jest w domu, znaczy jest w pracy w tej chwili, nie ma problemu, żebyś wpadł z tym jeszcze dzisiaj nawet. W każdym momencie możesz przyjechać. Okej, to mówię, że zaraz będę. No i jadę. Docierasz na miejsce, podejrzewam, w pół godziny. Mam ciekawe zdjęcia z epoki, wiesz. Karina generalnie ma ciemne oczy i jasno-brązowe włosy. Wygląda tak, jak teraz widzą widzowie na Twitchu, mniej więcej. Zrobię kartę postaci później. Jest bardzo młodą panią profesor, panią doktor, przepraszam, nie profesor jeszcze, panią doktor, źle powiedziałem, panią doktor. Bardzo, bardzo szanowana w społeczeństwie. Kilka tam rzeczy ładnie opisała, że właściwie biorąc na tapetę rzeczy, które przywoziłeś ty z ojcem. Także dzięki wam właściwie zawdzięcza częściowo to, że jest gdzie jest. Więc z przyjemnością współpracuję z wami dalej. Czeka oczywiście w swoim biurze, widzisz, ma ubrane takie brązowawe spodnie w kratę, żakiet, pali fajkę. Jak wchodzisz, o, Jake! No witaj. Dużo jest starszy ode mnie? Słucham? Ile ty masz? Dużo jest starszy ode mnie? Ja mam 25. A, też. Okej. Okay. Cześć, Karina. Mam no ten kamień. On jest cięższy. Cięższy był z tego, co pamiętam, tak powiem, rzucam. Daj spokój, nie takie rzeczy się nosiło, zresztą taka branża, nie? Zabierze tą skrzynię od ciebie, czy ten kamień, tak na biurko, nie? No, to ten, co spadł niedaleko w Carlisle? Zgadza się. Na ciebie to można liczyć, że pierwsze łapki położyłeś na tym, co fajne. Dobra, co byś za to chciał? Na pewno... Ciekawiłby mnie jakieś wyniki twoich badań. Mogę chcesz... to zbadać, jeżeli chcesz. Znaczy, na pewno będę do tego podchodził, ale pytanie moje brzmi raczej, czy chcesz to sprzedać, czy chcesz to zachować i zbadać, bo to... Myślę, że częściowo od wyniku badań będzie to zależeć. No dobra. Oczywiście, jeśli chcesz, mogę ci opłacić te badania, ale... Nie no, daj spokój. Meteor na uniwersytecie to jest generalnie dobry pretekst, żeby studenci mieli co robić. Spokojnie. Państwo za to zapłaci. Słuchaj, dobra, daj mi tydzień, żebym ja puściła wszystko w ruch i zrobiła notatki i w ogóle wszystkie odczynniki, żeby zadziałały dobrze. I będziesz miał z tych próbek pełen skład. No, w ciągu tygodnia myślę. Może półtora tygodnia. Okay. Okay. Przy okazji zobaczę, czy nie ma jakichś kupców może na meteoryty w okolicy, albo coś takiego, może ktoś to by od razu kupił.
Byłbym wdzięczny. Nie ma problemu, nie ma problemu, nie ma problemu. Wiesz, że do mnie zawsze można przychodzić. A jeszcze nas z ojcem nie zawiodłeś przez te wszystkie lata. No i wy mnie też nie. Uśmiecham się do ciebie tak bardzo, wiesz, przyjacielsko. Dobra, to co, gdzie cię znaleźć? W domu cię znajdę, tak? Będę dzwonić. No w ciągu tygodnia... Nie wiem, czy ci nie wyjadę, ale najprawdopodobniej tak. To najwyżej dam znać ojcu, on się będzie z tobą kontaktował dalej. Tak, tak. Leży tu, nikt tego nie zawinie. Nie wątpię. Jeśli jak już położysz na czymś łapska, to nikt ci nie ukradnie. Ach, Jake. Dobra, coś jeszcze mogę dla ciebie zrobić oprócz tego? To jest jakaś nie, kawa na razie wieczorem. Nie. Słucham? Jakaś kawa wieczorem. Jak najbardziej. Akurat dzisiaj nic, nie mam żadnych planów, więc czemu nie? Nie masz planów. Żadnych. No, słuchaj, po twojej promocji, że ty też nie. Otworzyli taką nową knajpkę. Chętnie bym się przeszła. Jaką? Tak. Aha. No dobrze. Glamour się nazywa. Nie wiem. Nie, czekaj. No, niech będzie glamour. Dobra. To co, może o której kończyć ci? A której chcesz, żebym skończyła? A może na przykład o 19 bym cię odebrał? Okej, dobra. To jesteśmy umówieni. Zaraz spadaj, mam mnóstwo roboty. Jasne. Dobra. To spadam. Spadasz i masz randkę przy stojniaku. Dobra, wyszedłeś od niej z uniwersytetu. Co robisz dalej? Zresztą to pewnie jedna chwila jeszcze do biura. Gdzieś tam załatwić z tą wyprawą, jakieś formalności tam były. Standard. Jakieś dymy ostatnio. No i się będę przygotowywał. Do randeczki. Dobrze. Panowie, w takim razie, skoro Jake się przygotowuje w pracy do randeczki, co robi reszta? Zamykam drzwi. Szybki tryb na uczelnię. Jedziemy na uczelnię się bawić to wszystko. A właśnie, spytam się, Connor, wziąłeś od Jake'a ten dziennik Weroniki? No mam nadzieję, że go zabrał. Jeżeli nie jest tam w analizie ewentualnie jego jakichś znajomych lingwistów, czy tam szyfrantów, to może być też tak. A nie, a czekaj, czy tego nie oddawałeś gdzieś? Jake? Czy ktoś? Nie. To Robert coś mówił, że ma jakiegoś tam twój kolegę. Nie, bo coś mi się kojarzyło, że gdzieś już ktoś coś mówił o tym. Ale dobra, nieważne. Macie ten dziennik przy sobie, spokojnie. Dobra, no to brum brum na uczelnię. I w pierwszej kolejności... Uczelnia, drugi dom. Praktycznie, nie? No dokładnie. Mam swoje kapciuszki już pod biurkiem. Oczywiście, że tak. W ogóle to jesteś jedną z niewielu osób, która wyciera buty na wycieraczce przed wejściem. Taki filthy bastards. I ten, i... nie rozmawiam z tobą. I prowadzę najpierw Connora do mojego tego wujka, jakiego go nazwa. Wujek pracuje, rozumiem, na katedrze, wykłada na katedrze fizyki, matematyki? Matematyki, tak. Mason. I z zapału kryptolog, bo tak już po prostu rzuciłem mu i tak mu wyszło. Dobra. No i prowadzisz go do wujka. I jak wspominałem, wrócił z sympozjum, to tam się z nim cieplutko witam, przytulam, co u niego, taki no te smoltoka robię. O, Robercik, dobry chłopie, no chodź, co tam ciekawego szło do ciebie, powiedz mi, co? Dzieje się, ale to później ci powiem, bo mam trochę roboty, wiesz, herbatką wpadnie kiedyś, dobra. Tak, no wiesz, no kolejny doktor Jordan przed tobą stoi, no. Już mam pełny doktorat. Z nauk jakichś tam. I ten. Przyprowadziłem kolegę, Connor. O,
Słuchaj, podajesz gruby, niski daję. Facet, podajesz taką szeroką łapę. Spoglądam delikatnie w dół w takim razie, skoro daję łapę. Bardzo. Mason Jordan, bardzo mi miło. Ma, taki silny ucisk dłoni, mar. I Connor ma problem z pewnymi naciskami. Prawdopodobnie są napisane szyfrem, a że lubisz takie klimaty, to może byś chciał na to spojrzeć, o ile w sumie tak narzuciłem tobie to, Connor, jesteś, chcesz w ogóle, żeby tak, to sprawdzić? Tak, nie ma absolutnie, nie ma absolutnie problemu. Chciałbym się za, może nie za wszelką, ale istotnym jest dla mnie, żeby dowiedzieć się, czy to w ogóle, co tutaj się znajdujemy, jakikolwiek. No to jakbyś miał chwilę wolnego czasu, to byś zerknął, dobra? Bierze ten dziennik, ciebie pokaż mi to, co tam masz. Proszę. Poprosiłbym o obchodzenie się z nim w miarę ostrożnie. To jedna pamiątka posiadła. Jak z własnym dzieckiem. No. Ale ty nie masz dzieci. Oj! Szczegół drobny. Już. Drobny szczegół. Ale myślę, że będzie bezpieczny. Zobaczę, czy uda się coś tutaj z tego wyciągnąć. Słuchaj. Bardzo wdzięczny. Kowa, co tam? Gdzieś do marynary? Coś jeszcze robaczy dla ciebie mogę robić? W sumie to ewentualnie później, bo zależy, czy dziekan klepnie to wszystko, ale prawdopodobnie jak wszystko się uda, to będę musiał do Szkocji wjechać. Do Szkocji będziesz jechał. No co tam w tej Szkocji, powiedz mi ciekawego, będziesz dupę wyrywał pewnie. Taki przystojniak jak ty, to... A gdzie nie wyrywa? Dobra. Się zgodę. Tak, to Mike, dosłownie. Dam ci jeszcze znać, bo możliwe, że jak mnie nie będzie, kto od czasu do czasu byś zajrzał do dziadków, dobra? Czy tam u nich wszystko okej? Okay? Tyle. No dobra, mogę zajrzeć, nie ma problemu. Nie wiem, ile ten pojazd, ten wyjazd. Ile chcę do roboty? No, dobra, leć. Bo mówię ci, wujek, Nobel się szykuje, jak to wszystko się uda. Nobel się szykuje? O, Robercik, żebym za każdym razem, jak słyszę, że Nobel się szykuje, dostała dolara, to miałbym chyba zdychę teraz. Co więcej niż ja. Dobra, dobra. Ja ściskam dłoni, liczę na pomoc, naprawdę, bo... Do tej pory bezowocnie. Postaram się. Zobaczymy, czy to, co Robert o panu opowiadał, to prawda. Zobaczymy. I to jest tak, ja mam pytanie. Mhm. Bo spojrzałem, na karcie mam Electronic Repair, coś w tym stylu. To podchodzi pod elektronikę. Tak, na prawe urządzenie. Czy z mechaniką Antonego i moją, na przykład tą elektroniką, moglibyśmy zbudować taką właśnie tą klatkę elektromagnetyczną? To nie będzie proste. Zbudowanie takiej klatki magnetycznej to jest kupa pieniędzy, po pierwsze na materiały, a po drugie to będzie kupa czasu i po trzecie to będzie kupa dobrych testów. Więc żeby w ogóle rozpisać plany, to jest dobre kilka dni myślenia nad tym, żeby zrobić klatkę elektromagnetyczną. Magnetyczną. No to, kurde. I moje pytanie, czy moja postać by o tym wiedziała? Chodzi o to, żeby to się... masz. Myślę, że z takim pojęciem, jakim macie, to wiecie, że to nie jest takie, jak, wiesz, to nie jest takie proste jak wskręcenie świecy gdzieś tam do zapłonu Forda czy Bentleya, tylko to jest zrobienie narzędzia naukowego na taką skalę, no już większą, nie? Robercik, gdybyś był, nie wiem, załóżmy doktorem na uczelni i spytał się dziekana, czy na przykład kiedyś było używane, albo już jakaś gdzieś jest zrobione. Spróbuję, bo powiem ci, że ta robota to może być no jak kulą w płot, tak po twojemu. Znaczy, to weź się spytaj, jak nie, to będziemy potem kombinowali dalej. Dobra. Może chodzę, no bo ty lepiej gadasz z ludźmi niż ja. Ja zacznę to dokończyć po prostu. Spójrz na mnie. Jak po... Dobra, no, okej, może być. I teraz ja mam jeszcze
pytanie. Ja biorę te swoje całe zapiski a propos tych szponów. Idę tam do rektora mojej katedry, czy tam do dziekana. I chciałbym właśnie się przywitać i właśnie przedstawić sytuację, że podczas podróży, gdzie my byliśmy? Przecież jakiś tam lasek to podaje. Jak się nazywa ta miejscowość, Antony? Która? Ta na północy? Gdzie znaleźliśmy te szpony? Ten Szczebrzeszyn. Natrafiłem na takie szpony. Właśnie, nie, to nawet nie wiedziałem, co to były, nie? Znaczy, wie pan. I zacząłem to badać i wyszły bardzo interesujące wnioski. I kontaktowałem się z pewnym człowiekiem, który mniej więcej ma na ten temat większe rozeznanie i powiedział, że w Szkocji na ten temat można by było znaleźć więcej i ja po prostu chciałbym złożyć podanie o urlop naukowy, żeby tam wyjechać i zbadać tę sprawę. I wręczam mu te notatki i jeden szpon, tak jakby tak w takim pliku, żeby to rozpatrzył. Jordan. Czy ty mnie prosisz na początku roku akademickiego o urlop? Tak. Ponieważ uważam, że to jest naprawdę bardzo duże odkrycie i chciałbym mu to zaprezentować właśnie, że biorę ten szpon, prowadzę go na przykład pod jakieś po prostu pod żarówkę, pod jakąś lampę, która nadaje różnymi długościami fal i mu pokazuję i zmieniam częstotliwość fal cały czas do momentu, aż te szpony zaczną się tak migotać. Mm-hmm. No i rzeczywiście zaczyna migotać. Słuchaj, on tak patrzy na to. Jordan. Ty znowu żeś coś głupiego wymyślił. Ja bym poprosił tutaj rzut od ciebie. To jest rzut na perswazję. A w międzyczasie... Super! Nie umiem! A zostajesz. Zapytam technicznie. Ja tam jestem w środku, czy... Jesteś. Czy... Okej, okay, dobra. No to stoję po prostu przy wejściu. On się zanim przywita. O, dzień dobry. On się przedstawia, tak? Dziekan. Porucznik, były porucznik wojsk amerykańskich. No dobra, no jolo. Słuchaj, opowiemy ci, co się działo w Szkocji. No. Robert, mogę ci załatwić granty na badanie tego, to jest naprawdę fajna rzecz, ale potrzebuję cię na miejscu tutaj, no nie załatwię zastępcy tak po prostu. Gdybym miał kogoś, kto mógłby na twoją katedrę wejść przez ten czas, kiedy ty będziesz gdzieś indziej, to podejrzewam, że najmniejszego problemu by nie było. To przepraszam, że się wtrącę najmocniej, ale może mógłbym pomóc w tej sytuacji. Bo ja mam chciałem przypomnieć w historii postaci, że Antony studiował na Harvardzie. Tak. I chciałbym wykorzystać moje kontakty z uczelni, i wtedy to jakoś pokombinować, ale to już po sesji ci powiem, co dokładnie chcę spróbować. Mm-hmm. A póki co chcę ściemnić, znaczy zapewnić. Tu mam te... Dobra. Zapewnić... Tak. Ale nam się dobra, wróćmy do sesji. Chciałem zapewnić profesora, dziekana, rektora, że no mogę spróbować pomóc. Więc przepraszam, że się wtrącam najmocniej, ale mam wrażenie, że... Dobrze. Może mógłbym pomóc jakoś. Mogę się skontaktować z moją byłą uczelnią, nie wiem, czy pan kojarzy nazwę, oczywiście pan kojarzy, ale studiuję na Harvardzie i może od nich kogoś bym poprosił. Wiesz co, to jest takie szybkie wtrącenie się w rozmowę, żeby namówić gościa. Ja myślę, że to fast talk będzie w tym przypadku. Gadanina. Tak, gadanina. Proszę cię. Daj na połowę, ale czy mogę wtedy rozwinąć, czy nie? Tak, dalej może rozwinąć. Bo to tak, to chcę obniżyć na hard. Dobrze. Panie Grant, tak? Pan Grant. Dobrze, tak. Panie Grant. Myślę, że jeżeli ręczy pan, że może załatwić kogoś nam na... Znaczy, może uniknąłbym słowa ręczy, po prostu
postaram się kogoś poprosić o przysługę. Dobrze, nie wchodząc w takim razie w te konkrety już, jeżeli pan jest w stanie kogoś poprosić o przysługę, to ja myślę, że jestem skłonny pójść panu Jordanowi na rękę. No, zresztą tak jak panowie pokazali, panie Jordan, to nie jest błahostka, tylko no, dość konkretne odkrycie, prawda? Bo no jednak co się tak zachowuje. Dobrze, on wyciąga formularz i tydzień? Dwa? Miesiąc? I wypisuje bez słowa. Miesiąc urlopu. I wręcza ci Jordan papier. Nie, ja sobie zapisał, nie? Że miesiąc urlopu masz wywalczony. Takie, nie pożałuje pan? Pan protektor? I masz ten papierek i nie pożałuje pan? Tak, i ja tylko tak mu podsuwam, że ja naprawdę polecam się zapoznać z tymi notatkami. To ten jeden szpon panu zostawię, jakby pan chciał się temu przyjrzeć, bo to jest coś niesamowitego. On zostawia jeden szpon, no bierze ten jeden szpon. No i te moje notatki. I one są zajebiście zrobione. No, to prawda. I druga kwestia. To tak dla przypomnienia dla Elo. Prowadził u nas, panie promotorze, panie pretorianie, może badania albo próbował zrobić klatkę elektromagnetyczną? Klatkę elektromagnetyczną? Jordan, ledwo ci dałem urlop, co ty znowu knujesz? To może się wtrącę ponownie. Mamy klatkę Faradaya na pewno. Ale klatkę elektromagnetyczną? No tak. Nie wiem, czy się Faraday nada. No weź to przetransportuj. Nic nie knuje. Panie Prometeuszu. Po prostu czysta ciekawość, bo skoro tutaj mamy fazowanie pod względem światła, jak wiadomo, że światło to jest fala, to pomyślałem może, że poprzez wprowadzenie silnego pola elektromagnetycznego możemy coś z tego jeszcze więcej wyciągnąć i tyle. Takie moje dywagacje, nic więcej. Już panu nie przeszkadzam. Czekaj. Panie podajniku. I idę. Profesor Holman zajmował się kiedyś elektryką. Może on będzie miał coś u siebie, co panów zadowoli. Dziękuję bardzo. Panie Puszkatorze, idę i... Panie Puszkatorze, dobra. No to... Panie Terminatorze. Ja tam się więcej nie odzywam, bo nie jestem tam potrzebny, więc podaję mu rękę i postaram się dać znać jak najszybciej odnośnie zastępstwa. Takie, oby mnie wyjebali. Słuchaj, kojarzysz Holmana? Profesor fizyki Raiden Holman zajmuje się często jakimiś nowymi... Działem w sztukach walki na turniejach. No tak mi wypadło. Co? No tak mi wypadło. Niech ci powie jeszcze raz imię tego profesora i zanotuj. No od razu słuchamy. Przedstaw się przed milionami słuchaczy naszych. Słuchajcie, wchodzicie do biura, w którym rezyduje pan Raiden Holman. Widzicie, że zastawione jest całkowicie jakimiś pomniejszymi wykresami, jakimiś urządzeniami, drucikami miedzianymi, owiniętymi, baterie tam widzicie różnego rodzaju. Tak? I mam prośbę, jak wyjdziemy od protektora Aureliona, to byśmy poszli po Conora, w sensie, no żeby Aurenię wykluczać z tego, więc po Conora i tam dalej. Aha. Dobra, zgarnęliście Conora po drodze i docieracie do pana profesora Raidena. Na biurku, w biurze generalnie zawalone, widzicie, całe biuro zawalone jest różnego rodzaju urządzeniami.
nakręcanymi, ale też głównie właściwie widzicie takimi napędzanymi na baterie, czy gdzieś tam podpięte na kablu do jakichś gniazdek, generatorów, prądnic i innych dziwnych rzeczy. Mnóstwo wykresów, jakieś tam blueprinty pozwijane gdzieś tam w stojaku stoją. Tablica taka obrotowa przesuwana, wywalona z dwóch stron wzorami jakimiś. Facet siedzi z filiżanką herbaty na biurku i patrzy się w tą tablicę, jakby to był najpiękniejszy obrazek na świecie. Co na niej jest napisane? Drogi Robercie. Wiesz, co na niej jest? Dzień dobry. Dzień dobry. Na niej jest kurwa błąd. A już byłem pewien, że to rozwiązałem. Podchodzi ściera wszystko do zera. Kurde, ja chciałem rzucić sygnację, żeby poprawić. Właśnie, też to chciałem zrobić, nie na coś, na cokolwiek. Trudno, trudno, niestety. Niestety. Dzień dobry. Dzień, tak dawaj, nie wiem, jedna piąta czegoś. Gdzie moje maniery? Jestem Raiden Holman. Witam serdecznie, wyciągam rękę do was. Antony Grant, bardzo miło poznać. Dzień dobry, panie profesorze. Jak wyciągasz do niego rękę, żeby się przywitać, to taka mała iskierka elektryczności statycznej przeskakuje mu z palca. O, jest iskra, dobrze, dogadam się z nim. O, przepraszam. I panie... Nie ma problemu. Panie profesorze, sorry, już mnie ponosi od tego wszystkiego. Się zajarałem? Sorry, zabrażę ci tak w słowo wszedłem. Nie, dobra, ja się tylko tak, luz. No Robert, wdech, wydech, spokojnie. Masz już ten rulu, więc no... Panie profesorze, czy wie pan może, czy ktoś na pana wydziale zajmował się może wytworzeniem klatki elektromagnetycznej? Klatki elektromagnetycznej? Robert, co ty... Może być niewielka nawet. Co ty znowu próbujesz? To jest prawie tak szalone, jak próba wzięcia urlopu na początku roku akademickiego. Na miesiąc pan sobie profesor wyobrazi jeszcze. Nie, to jest takim wariatem, żeby o to prosić. Przepraszam, Robert, mów. Są po prostu... No, trafiłem na coś i wiem, że to by było bardzo potrzebne. No dobra. Jeszcze nie chcę nic tutaj mówić konkretnie. Słuchaj, on podchodzi do szafy. Otwiera szafę i widzi, że tam powieszone są jakieś dziwne rzeczy, owinięte właśnie też jakieś zwojami, jakiś słupek owinięty miedzią, generalnie różne dziwne rzeczy. Zdejmuje taką obręcz, nie? Grubą, kładzie na stole. Widzisz, że to jest taki kawałek, jakby koło z kamienia czarnego, owinięty drutem. Mhm. Nie? No, to jest jakiś kabel. I nagle pióra, długopisy, cokolwiek, znaczy długopisów nie ma, ale pióra, jakieś zegarki, klucze, pum, 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 pum. A cholera. I wypina, nie? Wszystko odpadło. Mam magnes. Nie wiem, czy to ci pomoże w jakiś sposób. Klatkę? Jak ta klatka elektromagnetyczna ma działać? Bo magnes, to elektromagnes, bardzo... to wiem, czym to jest, jak to działa, ale klatka elektromagnetyczna? Was też był się. Działa podobnie. Chodzi mi o to, że na przykład mamy taki magnes tutaj i po drugiej stronie podobny do tej samej polaryzacji i żeby pomiędzy nim coś mogło zostać było coś pomiędzy nim mogło zostać jakby tak no zatrzymane, zakleszczone. W tym stylu. Dobra, słuchaj, można tak zrobić, nie? Będziesz miał dwa takie magnesy i ustawisz je naprzeciwko siebie, to włączone rzeczywiście powinny zatrzymać łyżkę na przykład metalową w powietrzu. No mniej więcej o to mi chodzi. No to mogę ci pomóc to zrobić. Czy zadziała tak? Nie wiem, jakie duże to ma być, nie? Takie? Niewielkie, to są właśnie coś w stylu łyżki, albo trochę większego. Większego. No dobra, no to mamy jeden, potrzebowalibyśmy drugi taki i zasilanie do każdego. Bo to idzie z uniwersyteckiego agregatu. No właśnie, to masywne zużycie energii jest. No tak trochę. Dobrze.
Kurczę, nie wiem. Jeżeli chcesz, to mogę pomóc zrobić taki drugi. Ale to będzie wymagało pieniędzy, czasu. No właśnie. Dobrze. Powiem panu profesorze tak. Jednak mi pan uświadomił, że mój pomysł nie jest tak sensowny, jak sądziłem. I dziękuję za to. Bo wiedza o niewiedzy jest potrzebna. Mhm. Już nakieruję swoje po prostu gdzie indziej myśli. I przepraszam za kłopot. No nic się nie stało. Jak będzie czegoś trzeba, to wpadaj. Mówię, okay, magnes dzięki. Mam, jest niepotrzebny. Jakbyś potrzebował, to mogę ci pożyczyć. No w sumie magnes by się przydał zawsze. Pytanie mechaniczne. Czy był wtedy wykrywacze metali? Chyba jeszcze nie. To nie jest głupie pytanie właściwie. Wykrywacz metali. Gdzie jest książka Jake'a, kiedy jest potrzebna? No. Nie będzie, tak? Wiesz co, z bateryjnym zasileniem tego ciekawe, jakby było wtedy. No właśnie. Latarki w sumie były, nie? Ale często miałeś na ręczna na przykład. A, no to. 1881 rok. To proszę. Odpowiedzi brzmi, były. W szoku. Ej, Początek ery nowoczesnych wykrywaczy metalu, lata 20, czy 1925, Gerhard Fischer otrzymał patent. W 1881 Graham Bell użył zbudowanego przez siebie urządzenia, by zlokalizować kulę tkwiącą w ciele ranionego w zamachu prezydenta Jamesa Garfielda. Pomimo, iż wykrywacz działał, nie udało się odnaleźć kuli. Dopiero potem okazało się, że jego prace zakłócały metalowe sprężyny w materacu, na którym leżał prezydent. Kurwa, geniusze. Ameryka tak bardzo. Pytam się tego profesora, czy byłaby możliwość właśnie pożyczenia takiego bardzo silnego magnesu? Niekoniecznie mocno namagnesowanego, ale nie potrzebującego dużego źródła energii. Rzucę na szczęście. Po prostu. Wiesz, bo on nie będzie miał problemu, ale czy on ma? Po prostu. Czekaj, lak. Tu. Wejdź. Powiedziałbym. Na hardzie. Na hardzie. Mam nawet dwa. I podszedł do swojej biurka, otworzył szufladę, dał ci takie dwa potężne neodymowe magnesy, położył na biurko, nagle takie. Cholera jasna. No to mam jeden. Ale większy. Jezu. Ta. I nie wysyłaj magnesu neodymowego paczkomatem. I on tak patrzy i przypominał sobie, dlaczego zrezygnował ze studiów. Bo miał właśnie takich profesorów, nie? To mam jakąś taką torbę po prostu na dokument, coś w tym celu. Mam! To bym pożyczył. I pytam cię, czy mam może jeszcze wykrywacz metali. Okej. Okay. No dobra. No to w sumie tyle. Zawsze bliżej coś. Mamy... O Boże, takie teraz... Mamy uran? Chcę się go pytasz, czy macie uran. Nie pytam się, czy mamy uran, bo magnes i uran, silne źródło zasilania, to naprawdę świetny jest pomysł. Generalnie, macie chyba ogarnięcie, co chcieliście. Co dalej chcecie zrobić, moi drodzy? Co ty kombinujesz? Nie powiem, ale mam bombowy pomysł. Tak. Teraz chciałbym do laboratorium pójść i spróbować odtworzyć recepturę, którą utrzymałem od książki. Dobra, w jaki sposób? Prawidłowy. Znaczy, ja bym chciał zadeklarować już teraz, że ja pojechałem robić klatkę. Nie mam możliwości robienia klatki, więc chodzę za Robertem i mu tam pomagam, nie pomagam. Dobrze. O, albo inaczej, Connor, masz aparat? Zawsze. To może teraz byś się podszkolił? Śmiało. No i tak w sumie nie mamy nic innego do roboty. To. No to chodzę jako japoński turysta. Tu sobie zrobię zdjęcie, tam sobie zrobię. Dobrze. Jasne. Rób sobie zdjęcie. Przywoływanie będziesz rzucał na to, czy się udało, nie? Dobra. No, Robercik. No to tak, rtęć mam, bo w sumie na katedrze chemii też robię, jako asystent robiłem. Mhm. Rtęć mam. Tlenek żelaza bezproblemowo. Rośliny. Mógłbym podskoczyć na katedrę botaniki. Mhm.
spróbować jakoś nawet po prostu zagadać z kimś, po prostu w szklarniach czy mamy, żeby zerwać. Dobra. Krwi to użyję swojej. Dobra. I ten uran. Czy uran występuje naturalnie w jakimś... Szczerze nie wiem, skąd można dorwać uran. Nie interesuję się tym, ale może gdzieś występować w naturalnym środowisku. Czy jest może jakiś polimer, izotop, który jest podobny do uranu? To jest dobre pytanie. Pewnie są. No są. Oj no, Cambridge nie ma uranu. Nie ma. No ale asystent laboratoryjny nie ma uranu. To jest dobre. Kurde, nie można wiem. Można go znaleźć w granicie. W oceanie poniżej gdzieś tam miliona kilometrów. W szafce albo w drzwi. Wszędzie uran. Widzę, że tutaj w roślinach, zwierzętach, w ciele ludzkim, w jakimś tam... No właśnie, wiedziałem, że w niektórych roślinach, nie? Ale... To może uran jest stąd, ponieważ one się znajdują, on się znajduje w tych roślinach. Ale nie w takim stężeniu. Skąd ty żeś wziął ten uran? Skąd ksiądz bierze uran? Z boska pomoc, ty weź ogarnij. No. Nie wiem. Dobrze. Czy jest jakiś pierwiastek, który ma podobne właściwości? Pewnie tak, są. Robert może wiedzieć, bo ja nie wiem. Pewnie sam. To jakoś chciałbym użyć podobnego. Okay. Jak nie dorwę uranu? Kurde, no. Chcesz użyć pierwiastka podobnego do uranu. To jest Cthulhu, nie? Call of Cthulhu, proszę państwa. Najstraszniejsza rzecz, chemia. Intensywnie myślę, jak to ogarnąć, ale nie mam pojęcia, skąd uran wytrzasnąć. Jezus, patrzę się na tablicę Mendelejewa i nie pamiętam, gdzie był uran. Argon, krypton, uran, uran, neptun, to nie to. Gdzie jest to cholerne U? Wiesz co, 92. O, tak lepiej. A jest, dobra. To podejrzewam, że jest... aha, bo są aktinidy. W grupie aktinidowej. 92. Wyślę wam coś z uranem. No, o Boże, tylko nie... całą grupę aktynidową pewnie miałaby podobne właściwości, podejrzewam. To chciałbym użyć coś podobnego, po prostu sam dostępnego. Dobrze. Okej. Okay. Rzut na chemię, czy znajdziesz coś u siebie podobnego z pierwiastków? Co to? Znalazłem. Coś znalazłeś. Dobra, coś. I teraz bym chciał jeszcze, żebyś powiedział mi, jak chcesz zdobyć te rośliny ze szklarni. Kradniesz? Po prostu pójść na wydział. Co? Kradniesz? Pytasz? No po co kraść? To tyle nie potrzeba. Pytam się po prostu. Potrzebuję dosłownie parę listków. Czego? Potrzebuję trybulę deszczową i hizop szmaragdowy. Co? Trybula wiem co jest, ale deszczowa? Pierwsze słyszę. Hizop szmaragdowy? One są niebieskie. To muszę pogadać z kimś, kto mnie zrobił. Wy? I to dokończę zdania. To niedobrze. Czyli po prostu to też na panewce wszystko idzie. Czekaj. Masz coś, po prostu wezmę coś podobnego. Chyba, że wiem. Chyba, że poczekaj. I poszła babeczka gdzieś tam do jakiejś drugiej babeczki, babeczka z drugą babeczką pogadały. No, wiemy. Tak, przepraszam. Są. Zdarzają się takie. Głównie mutacje, chociaż dziwnie się zachowują. Nie mamy tego u siebie. Jakbyś znalazł, to chętnie sadzonki przegarniemy. Rozumiem. Dobrze. To już nie zajmuje czasu.
A mogę sobie zerwać parę listków tej trybuli, tego zwykłego... Może nie, przed chwilą to mówiłem. Możesz, proszę bardzo. Zwykłe mamy. No to dzięki. Hizobi trybule. No to biorę też. Mhm. No, bierzesz, masz. I co robisz? Szczerze, jak coraz mniej mi się ten pomysł mój podoba, żeby to zrobić. Ale dobra. Co robię? W sumie nawet nie wiem, jak to zrobić. Wiem tylko, z czego się składa. Przecież nie będę gotował rtęci. Powiem ci tak, ja nie wiem, może Robert wie, co z tym zrobić, że rtęci się nie gotuje, to na przykład... Dobrze, wiesz co, rzucik na chemię, rzutem na chemię to rozwiążemy. Ty nie wiesz, co z tym zrobić, ale zrobisz chemiczną akcję, która powinna to wszystko skomponować w jedno, tak? W jakiś sposób. Robert nie ma pojęcia, co ma z tym zrobić, więc gotuje rtęć. Wszystko do kupy i tyle. Takiego kubka, tak, do mikrofalówki, wyciąga ten kubek, no nic tam nie ma. Nie, no dobra, okej, okay, weźmy to na poważnie, tak? Robert, czy obniżasz to punktami szczęścia? Myślę, czy by się nie sforsować. Chcesz się sforsować? Ale jak namiar... Jak wpadę na pomysł, żeby jednak to wypić, to będzie źle. 43 a 57, to mamy 10, 14 punktów. Powiedz, co chcesz zrobić, Dredu ci powie, jakie są konsekwencje. Się pomyśli. Powiedz, czy chcesz forsować, czy powiem, jakie byłyby konsekwencje. Jeżeli były konsekwencje, podejrzewam, że byłaby konsekwencja, że to ci wybuchnie, po prostu ci wybuchnie jakiś tam sprzęt, nie? Nie, to nie będzie jakiś wybuch, że ci pół uniwersytetu spali, ale no nie wiem, no masz jakieś tam, powiedzmy, pojemniczek z gazem, czy z czymś tam, rozgrzejesz go i ten pojemniczek zrobi puf, po prostu, tak? Bo jest rozgrzany za bardzo. Rozumiem. Dobra, lecimy, forsuję. Nie, kurwa, nie wiem, jak ja nie lubię jak tego. Ty jesteś, ale jesteś zdecydowany, nie? Forsuj, co ci się stanie. Dobra, forsuję się. Co się może stać, nie? No właśnie, podkręcam to pod wyższą temperaturę czy coś. O, bardzo dobrze. No i słuchaj, podkręcasz tę wyższą temperaturę. Wrzuciłeś do środka tlenek żelaza, rtęć, jakiś tam pierwiastek, który znalazłeś zastępczy dla uranu. Wdolałeś tam trochę krwi swojej, wrzuciłeś tam te listki tych roślinek i mieszasz tam paleczką szklaną, żeby zobaczyć, czy coś się dzieje. No i na początku nic się nie działo. Podkręciłeś gaz w którymś momencie i chyba za mocno podkręciłeś ten gaz, bo rzeczywiście widzisz bąbelek jakiś pojedynczy gazu, który się ulatnia i wybuchając, prysło ci w twarz. Czy ty miałeś gogle na sobie? Nie wiem. Nie deklarowałem, że zakładam. Zrzuć sobie na szczęście. A szczęście nie obniżę szczęściem. Nie obniżę. Stuwa pewnie. Uuu, panie, unik. Słuchaj, masz gogle, masz maskę, nie nawdychałeś się. I nie nawdychałeś się niczego, nie dostałeś w oczy. Generalnie jesteś poparzony i jakieś delikatne odłamki szkła wbiły ci się w twarz. Zrzuć sobie nie wiesz co? Nie, dostaniesz po prostu jeden punkt, dwa punkty obrażeń. Hit points, spoko. To nie jest źle. Bo to jest po prostu jakieś stałe jedno obrażenie i tyle. Mhm. Okej. Okay. Mówię, panowie, gówno zrobię. Usłyszeliście wybuch w laboratorium. Widzicie, że Robert jest osmalony, zakrwawiony na twarzy, coś mu ścieka po gębie, srebrzysto-białe. Ja od razu pod oprysk, żeby to zmyć. Aha, jasne. Dobra, no trochę ci nie wyszło. Straciłeś surowce. Dobra, może kurwa. Może dajmy sobie spokój, co? Taki z tym wszystkim. Plan. Świata nie uratujemy, jak widać, no, nie jest chyba napisane, żebyśmy akurat to zrealizowali. Odpocznijmy, ogarnijmy i zajmijmy się wszystkim, jedźmy do Szkocji. Czy tam pójdziemy? No, ale zobacz. No.
spotkaliśmy te duchy lasu, co nie? One były morderczymi istotami. To normalne, że ja próbuję jakkolwiek się przygotować na kolejne mordercze istoty. Nie, ale spokojnie. No. I że nie musimy tego sprawdzać, nie? Ale kurde, no... A ja zbiję 10, 20, 300, 400 osób. Byłeś na wolni, wiesz, jak bezsensowna jest bezsensowna śmierć. O właśnie. No. Trzymaj się tego. Byłem na wojnie, wiem, co znaczy bezsensowna śmierć. Jeżeli idziesz na wojnę z kimś, czego nie masz pojęcia, co to jest, nie wiesz, jak wygląda, nie wiesz, na co jest podatne, idziesz i myślisz, że ty uratujesz świat i ty sprawisz, że 200 osób nie zginie dzięki tobie, to ja mogę cię zaprowadzić na cmentarz bostoński i pokażę ci. Ten tak myślał, ten tak myślał, ten tak myślał. Nie idziesz na wojnę z kimś, nie wiesz, kto to jest. Gdybyś wiedział po prostu, że ktoś zagraża tym ludziom i nic byś nie zrobił? I tak widzisz narastający wkurw taki konkretny u Antonego. Co według ciebie mam zrobić? Ja podchodzę i kładę rękę. Wiem, co według będzie. Ciebie mam zrobić, żeby powstrzymać śmierci, jeżeli nie wiem, kto... Przerywałem cię, ale pewnie mówisz bardzo fajnie. Co według mnie mamy zrobić? Nie mam pojęcia, żeby powstrzymać ale śmierć. Wiem, że od bezczynności jeszcze nikogo nie uratowano. A od pochopnych działań zginęły miliony. I już tak, żeby nie wybuchnąć, Antony odchodzi gdzieś na bok. No na fajkę, idę od studenta wyżulić jakoś fajkę. Żeby odpocząć. No, staj. Jak cię zobaczyli, to każdy wyciągnął, nie? Tam papierochy. Możemy chociaż spróbować to znaleźć. Tylko musielibyśmy pojechać późno w nocy. Jake mówił, że książka mu mówiła, że... Robert. Rzucaj mi się na nasłuchiwanie, czy ktoś go usłyszał. Ja nie muszę rzucać. Aha. Dobrze, że mnie tam nie ma. Mhm. Dobra, ja to jestem zrezygnowany, zmęczony. Czy ja wychodząc zostałem od Mary na miary, na karteczkę? Tak, czyli z kolegą. Tak. Dostaliście na miary. Otwieram ją sobie. Patrzę, czy to gdzieś niedaleko. Wiesz co, tak, właśnie całkiem niedaleko. Da się tam albo dojść stąd nawet z uniwersytetu. Miejscówka bardzo blisko. Jeżeli niczego nie robisz, to dostałem tutaj od naszej nowej znajomej na miarę na kogoś, kto mógłby wyjaśnić mi to, o czym wam dzisiaj wspominałem. O wizji mojej siostry, którą miałem. Ja to po prostu teraz, jasne Konor, po 200, bo ja to już czuję, jakbym latał po prostu jak kurczak bez głowy i robił tylko raban. Mhm. Chodź, zgarniemy Antoniego. No. Zamykam ten. Sprzątam po sobie. Jest tam jakaś może apteczka, to chociaż sobie plasterek nakleję. Na czole zielony pacjent. Tak. Tak. Najlepiej. Dobra. Czy ja podawałem ci imię tej postaci, którą ona zna? Nie. Właśnie ją wymyślamy. To czy ty wymyślasz? A, dzięki. Cholera, nie, bo miałem takie ładne... Takie nie, ładne nie wierzę... Imię. Wiesz, chodzi mi o to, że nie wierzę, że ona istniała przed sesją, bo się chyba zrodziła na sesji. Tak, oczywiście. Pan Bóg piorunów. Losowy generator imion. Miałem takie ładne imię tutaj dla tej... Słuchaj, Pytia ma na imię. Katia. Ma na imię Pythia, nie, ja, i wiesz co, jest greczynką z pochodzenia i pochodzi z okolic Delf. Dobra.
Nie. A już chciałem. Dobra, nie bacz. Nie. Jest, słuchaj, znalazłem świetne imię, tam czwarte czy piąte kliknięcie na generatorze. I no i po prostu na samiutkim środku Destiny Parish. Nie, Destiny Szkocja, czego ty nie zrozumiałeś na naszej sesji? Dobrze, że Parish, a nie Perish, nie? Perish to byłby problem drobny. Słuchajcie, niedaleko Uniwersytetu w Bostonie znajduje się taka dzielnica z osobliwościami. Są jakieś antykwariaty i cyganie często się przewijają i te uliczne grajki, ludzie sprzedający jakieś tam popcorny czy niepopcorny, hot dogi na narożnikach. Generalnie taka mała dzielnica, kilku domów, gdzie wszystko, całe życie dzieje się na ulicy. Ludzie ze straganami wychodzą na zewnątrz, żeby tam handlować warzywami czy jakimiś starociami. Szewcy, którzy nie mają swoich warsztatów, wychodzą z jakąś tam plandeką, pod którą stawiają narzędzia, swoje młoty, te kopyta i tak dalej, i tam naprawiają buty. I całe życie tego miasta tutaj dzieje się, znaczy tej dzielnicy dzieje się właśnie na ulicy. Po prawej, po lewej stronie których znajdują się po prostu kamieniczne domy, tak? Pierwsze piętro schodzi się tam na dół, na schodach jest drugie piętro i reszta, klatka schodowa już jest wewnątrz. Ceglaste budynki, wysokie, płaskie dachy, żadnych ozdób, bardzo takie surowe, odgrodzone od ulicy taką palisadą żeliwnych płotów. Ale na ulicy jest całkiem wesoło. Pomimo tego, że domy są surowe i straszą właściwie swoim wyglądem, to na ulicy jest całkiem przyjemnie. I docieracie tutaj po takie bardzo żywe popołudnie, że część ludzi wracając z pracy przechodzi tędy, żeby jeszcze kupić jakieś rzeczy na wieczór do domu, czy naprawić buty, czy odebrać naprawione jakieś sukienki, czy może zgarnąć dzieci, które bawią się tutaj na ulicy, zostawione rano wcześniej jakimś opiekunkom. No, multum ludzi przewija się przez te kilka ulic, w tym wy, kierując się do jednej z tych bocznych małych uliczek, gdzie znajduje się wejście do jakiegoś kramu, pubu, czy ciężko powiedzieć, drzwi prowadzące na tyły budynku. Mhm. Nad nimi znajduje się deska z czymś, co prawdopodobnie miało być ładnie wymalowaną nazwą Madame Ray. I gwiazdki jakieś tam pomalowane. Dobra. Madame Ray, ale ten adres dostałem jako tam Destiny Parish, tak? Czy Paris? Paris. SH. Paris. Okej. Okay. Mhm. No, jesteśmy na miejscu. Ciekawa lokalizacja. Pilnujcie portfeli. Mhm. Kupię nowy najwyżej. To po co w ogóle to przyszliśmy? Żeby dowiedzieć się czegoś o tej mojej porannej, którą złożyła mi siostra we śnie. A ten adres masz od? Mary. Aha, nie, dobra, to ja jej ufam. To... No. To co, chodźmy. No to... Wchodź, ja będę ubezpieczał te. Wchodzicie we dwójkę tylko, czy Antony zostajesz na zewnątrz? Czy jak to wygląda? Stoicie przed... Nie no, ja powiedziałem właśnie, że będę ubezpieczał, czyli Connor wchodzi, Robert i ja, no chyba... Okej, okay, dobra. Connor, stoisz tam przed drzwiami wejściowymi. Mhm. Nie są najsolidniejsze. Za nich dochodzi, już tutaj na progu czujesz zapach kadzidełek, taki bardzo mdły, słodki, duszny zapach czegoś, co wisi w powietrzu. Mhm. Wiesz, ja cały czas, to żeby tam nie było, ale jakby też się biję z myślami, bo jak wiesz, moja postać jest ateistą, która nie wierzy w coś takiego jak życie poza... Ale no, to było tak realne. No to puk, jak Słuchaj, nikt nie odpowiada, to... Otwierają, prawie cię zmiotło, gdzie wychodzi taki rosły facet, i odchodzi w stronę ulicy. Ja się chciałem mu przyjrzeć, ale tak... Jasne. Jesteś dobrze ubrany. Chcesz sobie rzucić, to możesz sobie rzucić na spot hidden. I na... No? I na psychologię chciałem. W sensie, że czemu on na przykład, czy on jest jakiś...
Co on zdradza jego zachowanie? Może ci sobie po prostu na psychologię. Dobrze ubrany, łysy, wysoki facet. Bardzo poirytowany po prostu. Tak to wygląda. Poirytował się czymś. Nabuzowany, wkurzony. Rozumiesz, coś go wkurzyło. I popatrzył się tylko na was. Poszedł w cholerę, nie? Patrzcie do środka, a ze środka wydobywa się takie bardzo ciepłe, pomarańczowe światło, wymieszane z zapachem dymu z kadzidełek. Mm-hmm. W drzwiach wiszą koraliki drewniane, które teraz ruszają się z prawej na lewo po tym, jak facet wyszedł ze środka. I za koralikami widzicie zarys postaci. Podnosi teraz ręką, odsuwa te koraliki. Widzicie ładną kobietę w czarnych włosach, opaską przewiązane gdzieś tam kolczyki dość duże. Ciemniejsza cera, ładnie ubrana w jakąś suknię, która, pomimo tego, że jest ładna, to już w swoje czasy widziała, tak? W drugiej ręce trzyma butelkę z whisky. Znaczy prawdopodobnie, w jakiś taki herbaciany płyn. Panowie? Wiesz co, jak widzę, że jest ładna, to od razu też taki odruch Pawłowa mam, od razu na Antonego spoglądam. Czy już ją mierzy wzrok? Antony, czy już ją mierzysz wzrokiem? I czy robi wycenę? Postrzegawczość, tak? Jak rozumiem? Tak, oglądam, wyceniam, patrzę, 80. szukam. Widzisz zainteresowanie w oczach Antona? A to wiesz, to było tylko takie, no i wracam. Przysłała mnie... Pani LeBlanc. Mary? Mary. Można powiedzieć nasza bliska znajoma. Bardzo bliska. No dobra, wchodźcie. I odstawia pustą. Okej. Okay. Dobra. No na końcu. Wchodzicie do środka, widzicie? Korytarz jest dość wąski, ale prawdopodobnie, znaczy może być większym pomieszczeniem, tylko po lewej stronie rozwieszony jest dywan jakby na suficie, od sufitu do podłogi. Nie wiecie, czy za nim coś jeszcze jest, czy jest to po prostu taki wąski korytarz. Zalany właśnie takim pomarańczowym, cieplutkim światłem. Widzicie, w środku panuje bardzo ciepła atmosfera, jest tutaj naprawdę gorąco wręcz. Musicie rozpiąć nawet guzik w pewnym momencie, bo aż czujecie... Tak, że wam i telepie. Gdzieniegdzie postawione są jakieś dziwne rośliny, które sobie rosną w miejscach, rośliny wyglądające trochę jak dzbanki z wodą. Kot wygrzewa się gdzieś przy metalowym piecu. Przez pokój przechodzi kurczak, może dwa, ciężko powiedzieć, czy to był jeden, ten sam dwa razy przeszedł, czy dwa różne. Meble to składanka najróżniejszych, najdziwniejszych mebli, jakie tylko można było znaleźć, obwieszona do tego koralikami, wstążkami, zębami, szponami, piórami i co tylko się nie dało zebrać praktycznie. Znajdujecie w tym pomieszczeniu głównym znajdujecie duży stół okrągły z stojącą na nim kryształową kulą i z krzesłami rozstawionymi dookoła. I wszystko jest praktycznie przykryte dywanami, czy pokryte ściany tak samo są dywanami. Główna lampa ma wykręconą żarówkę i jest pusta. Światło sączy się z różnego rodzaju zniczy, pomniejszych lampek, czy jakichś innych dziwnych takich małych źródeł światła pochowanych gdzieś, czy przesłoniętych jakimiś materiałami. Okno jest zasłonięte również dywanem i wszystko sprawia wrażenie takiej utkanej z wełny jaskini. Siadajcie, siadajcie. Nie ma co. Ja takie przelotne, przepraszające spojrzenie do Antonego i Roberta. Ale siadam. Napijecie się czegoś? Otwiera szufladę i wyciąga butelkę z whisky i zamyka szufladę. Tak. Jak najbardziej. Herbaty czy kawy? Poproszę. Herbaty, takiej mocnej. Albo najlepiej samego tego mocnego. Dobra. I ona wychodzi do Siadam. Kuchni, do czego prawdopodobnie do kuchni, która też odgrodzona jest od tego pomieszczenia wiszącymi koralikami. I przez dłuższą chwilę nie wraca. Cholera. Nie wygląda na znajomą Mary. Kontrast jest tu. Przepraszam, że was tu przyprowadziłem, ale już jak jesteśmy, to... To sprawdzić załatwmy, co mamy trochę. Załatwić. Czasami może wybuchnąć w twarz, ale...
Słuchajcie, wraca po chwili, wychodzi z tej kuchni, z tego zaplecza z powrotem, niosąc trzy filiżanki, tak jedna na drugiej, i dzbanek metalowy w drugiej ręce. Kładzie te filiżanki na stole, rozdaje je wam i nalewa do wszystkich herbatę. Siada po przeciwległej stronie stołu, wyciąga butelkę spod, gdzieś tam spod sukni, czy odpina ją z czegoś tam, czy odwiązuje jej. Pum. Na zdrowie. No. I stawiam sobie na stole. Mhm. Co was do mnie sprowadza? Skoro Mary was wysłała, to musi być jakiś konkretny powód. Tak. Powiedzmy, że to nie jest w dziedzinie, w której ona jest ekspertem. Rzecz się rozchodzi o kontakt z moją zmarłą siostrą. Dzisiaj można powiedzieć, że miałem wyjątkowo żywą, bardziej niż powinna być, żywą wizją. Wizje często to manifestacja tego, co nasze umysły by chciały, albo czego się boją, może jakaś kara czy coś takiego. Nie powinieneś się tym bardzo przejmować, znaczy przejmuj się tym, ale kontakt z bliskimi... Znaczy, nie przejmuj się tym, że czułeś jej obecność w takim fizycznym sposobie. Koszmary się zdarzają, tak? Natomiast jeżeli jest po drugiej stronie, prawdopodobnie czuwa nad tobą, jest bardzo blisko ciebie i troszczy się o ciebie, więc nie martw się o nią po prostu. Bardziej martw się o siebie. Podejrzewam, że ona się o ciebie martwi, jeżeli jest po drugiej stronie. Mogę spróbować się z nią skontaktować, jeżeli chcesz. Spróbujmy, choć... Właśnie zaznaczę, że teraz jestem coraz bardziej sceptyczny z każdą chwilą. Wtedy jeszcze na świeżo było, kiedy prosiłem Mary o to, bo powiedzmy, uważam, że jak idziemy pod ziemię, to świat się kończy, ale dla nas, ale zobacz. Cóż, ile to będzie kosztowało? Z przyjacielem Mary, myślę, że parę dolarów załatwi sprawę, spokojnie, tylko na koszty materiałów. Dobra. Co mam robić w takim razie? Usiądźcie, ja przygotuję wszystko. I wypijcie herbatę tylko. Herbatę. Wącham, czekaj, czy jestem... Odciszyłem się. Wącham, czy nie wyczuwam niczego podejrzanego? Wąchasz, czujesz dziwny zapach jakby popiołu może? Może przypalona, nie wiem, przypaliła to nad kominkiem, który jest jakby, no pachnie takim drewnem spalonym. Może coś w tym jest, ciężko powiedzieć, ma dziwny, suchy zapach. Podchodzi do ciebie, bierze łyka. Lepiej? Nie, tak wypijesz wcześniej. No. Piję. Żebym was nie otruł. I wypiliście, kiedy wypiliście herbatę, ona zdjęła przy okazji kulę, tą szklaną ze stołu, odstawiła ją gdzieś na bok, widzisz, bardzo delikatnie. Zabrała wasze filiżanki, kiedy wypiliście, odstawiła butelkę z whisky. I zdjęła obrus ze stołu. I teraz waszym oczom ukazał się blat dębowego, okrągłego stołu, pokryty w każdym najmniejszym calu jakimiś dziwnymi symbolami. Znajdują się tutaj dziwne znaki, runy, zawiasy. Widzicie jakieś znaki egipskie, runy wikingów, pojedyncze litery, czy nawet całe słowa w jakimś dziwnym języku. Co chciałeś, Robert? Czy po prostu na okultyzm chodzi o to, ale to już opisałeś tak, że nie muszę. Ona patrzy się na was, mówi, w herbacie był piołun. To powinno poprawić kontakt między nami. Jeżeli chcesz spotkać się ze swoją siostrą, potrzebuję jej imię. Weronika. Weronika. Dobrze. Spróbujemy przyzwołać Weronikę zatem. Dawno temu umarła? To jest świeża sprawa? Zależy, co pani rozumie przez świeżo. Miesiąc? Tydzień? Nie. Nie. To już minęło kilka kwartałów od tego czasu. Dobrze, daj mi chwilę. Dajcie mi chwilę. I podchodzi...
O, bierze jednego z tych kurczaków, które chodziły po ziemi, zaczyna go głaskać. Potem już wkład otwiera, wyciąga garść ziarna, daje, wynastaw rękę, mówi do Conora. Wysypuje ci to ziarno na rękę, stawia kurczaka na stole i nakarm go, żeby nie uciekł. I zaraz, a ja zaraz wrócę. Dobra, wiesz co, wielkie oczy robię, no ale karmię. Zobaczymy. Słuchaj, rzucasz ziarno kurczakowi. Czy dajesz z ręki, rzucasz na stół? Nie, daję z ręki, wiesz. Słuchaj, kiedy wyciągasz rękę, on jakby nauczony, może, nie wiem, może karmi go większa ilość osób, po prostu zaczyna dziobać delikatnie z tej ręki i jakby, no sobie tam patrzeć na ciebie jednym okiem. I tak sobie dziobie. W którymś momencie chyba nie trafił ziarenko i dziobnął cię delikatnie tak, że jakby poczułeś, znaczy poczułeś, nie zabolało cię to mocno, nie miałeś odruchu, ale widzisz, że dziobnął cię tak, że wydziała cię kawałek mięsa i masz krwawą po prostu rankę na ręce, gdzieś tam między tym ziarnem. Zanim zdążyłeś zareagować, usłyszałeś uderzenie. Uderzenie metalu o drewno. Podnosisz wzrok znad ręki, patrząc się przed siebie. Okay. I widzisz głowę kurczaka leżącą przed tobą, odrąbaną od ciała, które teraz biegnie po stole, rozlewając resztę krwi na wszystkie te znaki. Tak, wiesz, delikatnie, tak? Do tyłu. Ciało kurczaka przebiegło kilka kroków po tym stole. Padło bardzo blisko samego środka, rozlewając krew na stół. Krew, oczywiście rozlewając się coraz bardziej, wypełniła wszelkie szczeliny, po niektóre runy i znaki, które były wyryte w tym miejscu. Widzicie, że wasza gospodyni ma też na twarzy dwa czerwone znaki. W włosach ma wplecione teraz jakieś kostki, a na sobie ma założoną zupełnie inną szatę, jakby taką nakładany habit zrobiony z mnóstwa paciorków, kosteczek, małych czaszek i innych dziwnych rzeczy. Bardzo powolnym krokiem okrąża cię Conor. I czy widzisz, że w jednej ręce trzyma tasak, taki rzeźniczy? No to wiesz co, wstaje mimo wszystko i tak jakby... Kładzie ci rękę na ramieniu i pcha cię na krzesło, żebyś usiadł. Antony, Robert, tak wiesz, nie bój się. Wzrok. Panowie, wiem co robię. Ona ręką zjeżdża ci powoli po dłoni, dotyka tej ranki, którą masz czerwoną i przeciera po stole twoją krwią. Po czym idzie dalej wzdłuż stołu, maczając, jakby przejeżdżając ręką po blacie, sprawiając, że krew, która rozlewa się taką kałużą, faluje teraz, tak jak ona idzie. Siada po przeciwległej stronie stołu. Po prawej stronie ma Jordana, Roberta, po lewej stronie ma Antonego, naprzeciw niej siedzi Conor. I teraz, mając te czerwone ręce od krwi, wyciąga je w waszą stronę. Ja bezwiednie się poddaję, zobaczę co będzie robiła. No. W sumie to... Jedyne to, że to jest znajoma Mary i tyle, dlatego tylko to robię. Ja wiem, że w karmę... Zgadzam się na to tylko dlatego, nie? Czyli w karmę to i w taką karmę dla kurczaka z mojej dłoni. Tak, dokładnie. O, podam. Ale wierzę w karmę, więc pomagam Conorowi, no bo nieraz mi pomógł. Dobrze. Chwytacie się za ręce, a ono zaczyna coś mówić bardzo rytmicznie pod nosem, patrząc się gdzieś w przestrzeń pomiędzy tobą, Conor, a nią samą. Znam ten język. Kierowany w twoją stronę. Powiem, że ona mówi łaciną. W sentencji w łacinie. Że ktoś zna łacinę, to rozpoznaje pojedyncze słowa. To rozpoznajesz pojedyncze słowa. Mogę zdania rozpoznawać może? Rzuć sobie na łacinę. Ja nie mam. Ile jest na łacinę? 1% jak ktoś nie ma, tak? Sprawdźmy. No. Prawie jeden. Ale bardzo, bardzo blisko siebie nie rozpoznajecie tych słów, nie? Tak samo myślicie kluski z jakimiś innymi słowami, nie?
ona zaczyna tą mantrę powtarzać i powtarzać. Mantrę, to tak, no ten chanting, tak? Ona powtarza, powtarza, powtarza. W którymś momencie przestaje, bardzo urywa to tak nagle. Otwiera oczy i widzisz, że są całkiem białe. I głosem, który nie przypomina jej głosu do tej pory, jest taki bardzo świszczący, dochodzący jakby gdzieś tam z tyłu, patrząc się na Conora. Yes, jak miała na imię twoja siostra? Cicho odpowiadam. Weronika. I nastaje cisza. Tylko płomienie świec gdzieś tam delikatnie drgają. I absolutnie nic nie słychać. Nawet z głosów z zewnątrz, z ulicy. Wydaje wam się, że pokój jest odgrodzony od tego, co jest na zewnątrz barierą ciemności. Kiedy rzucacie okiem w stronę drzwi wyjściowych, wydaje się wam, że tam jest po prostu płaska, czarna ściana. I za nią nie ma absolutnie nic. Wewnątrz atmosfera gęstnieje. Kadzidła wydają się wam dawać dużo więcej dymu, zapach jest dużo bardziej słodszy i jest dużo cieplej niż było przed chwilą. Wieczór, Weroniku. I dalej cisza. Czekam, słuchaj. Weroniko, przybądź na moje zawołanie. I czujecie, jak przez ręce przepływa wam taka delikatna warstwa, jakby taki delikatny strumień ciepła po palcach. Najpierw do Roberta, potem do Antonego, a potem do Conora. I wraca. Takie, o chuj. Ona nagle zamarła. Oczy na chwilę spojrzały przed siebie. O Boże. I nagle wpadła w konwulsję, chwyciła was mocniej za ręce, oczy wywróciły się do tyłu i zobaczyliście, że ze stołu krew podnosi się do góry, formując taką spiralę. Ta spirala formuje się aż praktycznie pod sam sufit. Dobra. Kiedy dociera, to mocniej trzymam. Dociera do samej góry, czujecie wokół siebie zawirowanie powietrza, jakby nagle zaczął wiać bardzo ciepły wiatr. Wyładowania elektryczne przebiegają po strumieniach krwi, a ona tężeje w powietrzu. Nagle wszystko zamiera razem z waszą gospodynią, która teraz patrzy się bez ruchu gdzieś tam, ściskając wasze ręce. Jednym uderzeniem widzicie pionową, czarną linię, która teraz rozrywa przestrzeń na środku pomieszczenia. Rozrywająca przestrzeń ukazuje za sobą... Rozrywana przestrzeń ukazuje za sobą praktycznie nieprzeniknioną ciemność. Conor, ty, wpatrując się w tę ciemność, czujesz, jak jeży ci się włos na karku. Przez chwilę wydaje ci się, że widzisz twarz swojej siostry w przerażeniu, bezgranicznie przerażoną, zniekształconą w niekończącym się nigdy krzyku, zaraz obok niej twarz jej męża i obok niej następną twarz w takim samym grymasie i następną i kolejną i taki nieskończony wzór twarzy przylepionych jedna do drugiej wydaje się wołać o pomoc. Skrzeczeć w tej przestrzeni. Wylewa się na stół między wami zielona maś. Twarze oddalają się i widzisz teraz kłębowisko niewypowiedzianych czterowymiarowych macek, które przenikają się wzajemnie. I po chwili obraca się do ciebie frontem coś, czego nigdy nie chciałbyś zobaczyć. Słuchaj, ja się odpycham jakby do góry i do tyłu od stołu.
krzesło i próbuje po prostu skopa, krzycząc tam nie, nie, i skopa po prostu uderzyć ten. Dobrze. Pierwsze, co musisz zrobić, to teścik na swoją inteligencję. No i niestety tracisz K10 punktów poczytalności. Ale to nie wszystko. O Jezus, jak mi przykro. Wcale nie słyszę, że ci nie jest przykro. No, bardzo mi przykro. Connor, wstajesz, widzisz to, co się przed tobą, co się dzieje przed tobą, tą otwartą przestrzeń, rozrywającą się materię, waszą rzeczywistość, która przenika się teraz zupełnie innym miejscem. I próbujesz odejść, odrzucić to wszystko, odsunąć się od stołu, kopiesz w niego. Tylko czy to było na tyle szybko? Czy zrobisz to szybciej niż ten pojedynczy macek, który wylatuje z tej rozerwanej przestrzeni, żeby cię pochwycić? Który obwiązuje ci się wokół szyi i próbuje ciągnąć cię do środka. Dajesz radę kopnąć krzesło. Najważniejsze, że dajesz radę puścić ręce Roberta i Antonego, bo kiedy tylko przerwałeś to połączenie, widzisz, że Madame Ray, Boże Święty, puszcza ręce, uderza nimi w stół, próbując odepchnąć się od tego wszystkiego, krzycząc w niebogłosy. Co robicie, Robert, Antony? Znaczy, ja patrzę, co ona robi, w sensie, no... Próbuję się odsunąć, przerażona od tego wszystkiego. Okej, okay, no to reaguję na... Identycznie. Rozerwanie... Zaczyna się zwężać. Krew opada kroplami z tej statuły w ogóle, tej kolumny, którą stworzyła na środku. Wszystko jest coraz mniejsze i widzicie... Proszę bardzo. Znaczy, no to Elo pierwszy pokazywał. Dawaj pierwszy, bo... To tak, no jeżeli widzę, że Connor nagle zaczyna się tam, znaczy nagle, no odskoczył, tam to odskakuje, to chcę iść za Connora, żeby go ewentualnie złapać, przetrzymać, uspokoić, jakby na przykład gdzieś chciał wybiec coś w tym guście. Czytasz w moich myślach, właśnie chciałem biec do drzwi. No to dlatego chcę go zatrzymać, tak go... Dobra, w takim razie rzucasz się na niego. Próbując go zatrzymać. Connor, ty próbujesz się wyrwać, ale z jednej strony masz... Nie próbujesz się wyrwać? Właśnie nie. Właściwie co, chciałem biec, ale... No jeżeli... Tak, próbowałeś kopnąć w stół najpierw. Więc pierwsza rzecz, kopiesz w stół, przerwasz to połączenie. Widzisz, zauważasz, że... Znaczy, bardzo szybko zaczyna maleć ta przestrzeń, która została rozerwana. Pomimo tego, że macka wystrzeliła, taka delikatna, cieniutka, można to porównać z... Wyobraź sobie świadomą kroplę smoły, która rozciągnęła się po prostu prawie że w nieskończoność i zawinęła ci się lasem wokół szyi. Czujesz takie palące ciepło i ciągnięcie do przodu. Do tego wpada na ciebie Antony i w ułamku sekundy wszystko się rozeszło. Znaczy, ja bym chciał zanegować zwrot wpada na ciebie. Ja bardziej stoję nad nim, w sensie jak na przykład poczuję, że on jakoś gdzieś chce się podnieść tak nagle, no to tak przytrzymać. Jesteś przy nim, przytrzymujesz go. W momencie, kiedy Connor tam próbował się ruszyć, wszystko zapada się w sobie. Zassało powietrze z pokoju, pogasiło wam wszystkie światła w całym pomieszczeniu i krew, która teraz jakby do samego sufitu była kolumną sięgającą samego sufitu spadła na stół, rozklapując mnóstwo krwi. Madame Ray gdzieś pod ścianą i chlipie. To tak. Dobra, bo to bez sensu. Ja tak podchodzę. Ja podchodzę, patrząc co... Ja widziałem, gdzie tę butelkę odstawiła z tą whisky. Chciałem to samo. Biorę, podchodzę do niej. Jakieś kubki po herbacie biorę, nalewam jej sobie. Zwinta. A tobie daję zwinta, no i Connorowi, no. Dobra. Wszyscy rzucacie sobie sanity. Sanity. Hello darkness, my old friend. Nie weszło. Tyk. Dobrze. Komu nie weszło? K6. Komu weszło? K2. Powtórz, bo mi coś przed...
Nie weszło K6, weszło K2. Rzucasz K2. Dobra, K2 mi schodzi. 3. Czemu to nie mogę zmienić teraz? Zdejmujesz tego środkowego. No, aha, dobra. Spoko. Mhm. Dzięki. Ale procencik w Cthulhu wam idzie do góry. No i my... To mogę sobie rzucić na Cthulhu, co to było? Możesz sobie rzucić na Cthulhu, co to było. To są 6%, tak? Tak, tak. Obniżam o 1. Ojciec, pany, co tak, za ty. Ale można Cthulhu mity obniżać? A. Ja nie wiem, nie pamiętam. Wiem, nie wiem, czy to nie jest wyjątek, kurde. Ale zawsze może być chaos. To jest dobre pytanie. Ba, mogę sprawdzić w poderku na szybko. Sprawdź, proszę. To by było pewnie jakoś w zdolnościach, umiejętnościach, albo przy szczęściu. Spinaczka, nie. Spadanie z wysokości, to nie. Okej, daj mi sekundkę, bo już mam to prawie. Język. To za daleko. Wiesz co, ja jestem dalej w jakimś, wiesz co, szoku. Jest. I przyglądam się, no, tutaj naszej, nie wiem, cygance, jak mnie mam, tak, pani Destiny? Tak. Jak ona wygląda? No ona siedzi w rogu pokoju. Czy jest szoku równy? Tak, okej, tak. Dobra. Ona jest... Widziałeś to? Zasakrowana. Widziałeś to? Nie ma nic, że nie można, jeszcze sprawdzę w szczęściu. Robert, widzieliście to? Czy ja widziałem to? Tak. Widziałem. To był i zaraz się dowiemy, czy ci powiem. nie ma nic, że nie można obniżać, wiesz? To jazda. No to obniżaj jedynkę. Ba, nawet się zapytam, czy jak na połowę obniżę, to coś zmieni? Nie. Dawaj na ekstremalne. Co widzisz o tej środku? Obniżam o 1. Obniżasz o 1. Obniżone. Mhm. Czekaj. A jeszcze sprawdzę w szczęściu. Bo tego chyba też był. Dobra, to ty szukaj, a ja odpowiadam na pytanie. Co to kurwa było? Co to nie kurwa? Wiem, musimy się zapytać jej. Za chwilę Robert się wyskoczył. A ja wiem, to tak, panowie. Mhm. Dobra, znalazłeś to, czy? W mitach Cthulhu nie ma nic, ale patrzę teraz na szczęście, wiesz? Może w rozdziale o szczęściu coś o tym było. Tfu, o podpunkcie szczęścia. Szczęście, test szczęścia. Wiem, że tam jest jak jedynkę wyrzucisz, to rozwijasz moc. Na szczęście. Nie ma nic, że nie można obniżać Cthulhu. Okej, okay, możesz obniżyć. Ale po... Nawet jeśli. No obniżyłem. Słuchaj, słyszałeś prawdopodobnie od Jake'a może, czy gdzieś, nie wiesz właściwie od kogo słyszałeś. Słyszałeś, czy może czytałeś gdzieś jakąś straszną historię o kultach z Europy, które czciły jakby dziwnych bogów. Pojawiały się to, ogniskowały w różnych miejscach. I ogniskowały w różnych miejscach, kolekcjonowały ludzkie twarze, jakby niegodnych, zabijając ich i obcinając im po prostu twarz, tak? Indianie skalpy na przykład skalpowali ludzi. Tak samo w Europie skalpowano twarze. Na przykład w Indiach często by można było spotkać ludzi, którzy obcinali całe głowy i na przykład robili z tego takie potężne rzeźby kilkugłowiaste z trupów. Wszystkie te jakby kulty w którymś momencie miały coś wspólnego z takim
bytem, który gdzieś wyczytałeś kiedyś dawno temu, a może ktoś ci opowiadał, uczeni nazwali kolekcjonerem snów. Powiem tak, ja tego lepiej nie opiszę niż ty, dlatego przekazuję tę wiedzę i kończę zdanie słowami ja pierdolę. Okej. Okay. Przecież to jest... No, podchodzę do... Jak mam tą butelkę... To mogę wyprzedził mnie, no nie! Ty masz już dwie, cicho, idź stąd. Spokojnie. Ten w ogóle jaki pazerny, ta... Dobra, nie, żartuję. Ty lepiej uspokoisz. No ja podchodzę do niej z tą butelką, daję jej, pij spokojnie. Już to zniknęło, minęło. Bierze od ciebie butelkę i prawie że duszkiem naraz. Wyjdźcie, wyjdźcie w tej chwili. Jesteś pewna, że mamy cię zostawić? No to wstaję, wychodzę, nie będę się tam, nie będę dyskutował. Znaczy pokazuję no, pozostałe, żeby... Czuli butelkę do siebie, bardzo, bardzo. Zakrwawione ja... dłonie, rozumiesz, cała umazana we krwi. No pokazuję, żeby wyszli. Ja patrzę, wiesz co, tylko na ten stół. Tak niemo, bezwzględnie wyjmuję umówioną wcześniej kwotę, nie odzywając się, wiesz, tak mechanicznie kładę ją, po prostu odwracam się i wychodzę. Że banknot pięciodolarowy zaczyna nasiąkać krwią, która na tym stole była rozlana. Trudno. Ona tylko, nie ma tam twojej siostry, wiesz o tym, nie? Co masz na myśli? By była, to by przyszło. By była po drugiej tam, stronie. Tam, to znaczy gdzie? Po drugiej stronie. Przecież nie żyje. No tak, myślisz, że to jest wszystko bajka? Że co? Że to życie się kończy tutaj? Tak myślę właśnie. Ignorancja jest błogosławieństwem. Oj, kupcze. Obyś nigdy nie miał możliwości sprawdzić, ile tak naprawdę mamy opcji. Widzisz, że dopija tą butelkę i rzuca w ciebie gdzieś tam w ścianę koło ciebie właściwie. Wiesz co, tak grożąco tylko palcem wskazuje w jej stronę, jakby w dół, bo z tego co mówisz jest przy ścianie. Zaciskam tę rękę w pięść, odwracam się, żeby nie wyprowadziła z równowagi i wychodzę po prostu z tego mieszkania. Może to była trzecia strona i wychodzę. I wychodzicie z tego dusznego, ciemnego mieszkania wprost na jasne jeszcze popołudniowe ulice Bostonu. Widzicie tłumy przychodzące, ludzi śmiejących się, dzieciaki bawiące się, goniące jakimś kółkiem, sprzedawców oferujących najlepsze jedzenie w tej części miasta, sprzedawców czy jakichś, nie wiem, profesjonalistów oferujących sprzedaż swoich usług. Moi drodzy, myślę, że sobie skończymy w tym momencie. Git good. Spoko. Git good. Gentlemen, we are so screwed. Od pierwszej sesji jesteśmy, ale mi się to bardzo podoba. Dzisiaj to. W tym jasnym świetle popołudnia widzi tylko czerwoną pręgę na szyi Conora, która teraz jest bardzo wyraźna. Ja bym chciał zadeklarować już teraz, że po tym wszystkim, co dzisiaj widziałem, mnie spotkało teraz, jadę do Elizabeth. To... Wszystkich rozwiązań. Tak. Conor, miałeś od kotowej warstwy ochronną, więc nie dostałeś za bardzo w pierdol. Spoko. Kolejny nie miał. Dziękować. Wow. Powiem ci, że sesja jest solidna 2 na 10 po prostu. Cieszę się. Znaczy nie, no 4 na 10, no tak momentami 3 na 10. Ale mi się bardzo podobało. Jakby to rozwój Roberta przebiega po mojej myśli, bo ja na niego taki właśnie pomysł. Serio. Bo ja go sobie wymyśliłem tak, że to jest człowiek nauki. Ale nie? Dostrzegając, no jak ja w sumie. Ale jak dowiedział się o tej istocie książki, no to mu już, no tak nie może być. I to już w ogóle od pierwszej sesji mam taki development, nie, że
spotkali istoty, nie wiedzą w ogóle, co to jest, nie wiesz, jak z tym walczyć i on dostaje już pierdolca na tym punkcie, nie? Ja bym, on by non-stop siedział i jakieś jebane bronie wymyślał. Przepraszam, ale tak to sobie wymyśliłem. Bo no, tak jak teraz, no, to była taka niemoc, że to jest tak ogromne, przytłaczające. A tak naprawdę on z tym swoim małym łóżczkiem nic nie może zdziałać. I teraz idzie. Kurde, jakieś wróżki. I patrzy, jakiś upiór wszechświata po prostu. Świetnie. Jeszcze bardziej mu odwali. Maleus to będzie nas to czytał. Ja bym chciał tylko, jeżeli mogę, pochwalić Elo za autentycznie mega rozbawia ta scena, w sensie ten, jak do tej książki, tak, nie. Słuchaj. To było dobre. To mnie tak rozłożyło, że... Oddajesz książkę. Nie. Masz. Mi się podobało Pretorianie. Tam... Oj tak, to jest dobry, śmieszkowy materiał. To może ja się wtrącę. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Znaczy nie, mi chodziło o nawiązanie do sceny, ale nie, bardzo mi się podobała sesja. Cieszę się. Szkoda, że słaby nie mógł, ale no jakby pisał mi już wcześniej, że siedzi rozłożony chorobą i dobrze, że udało mu się w ogóle jakby przemóc i pograć z nami chociaż trochę. Znaczy ja bym miał prośbę właśnie na przyszłość, że jeżeli ktoś się czuje, że jest chory, no to właśnie żeśmy nawet nie grali. Możemy odkładać, jasne, jeżeli to wszystkim pasuje, możemy po prostu nie grać. Wiadomo, że my gramy rzadko. Tak, trochę szkoda, że gramy rzadko, ale no mówi się trudno, jednak zdrowie ważniejsze niż jakaś tam gra. Ale za to jak? Ale za to jak? Ale no, jak coś tam się udało popchnąć do przodu wam. Ciekawości, jakbym nie wstał i nie kopnął stołu, to zacząłby bardziej wyłazić? Nie, zacząłby cię wciągać. Nie. No. Już byśmy się wtedy rzucili, żeby, wiesz, przytrzymać cię tak, czy coś. Wiesz co, generalnie bardzo szybko, jeżeli przerwalibyście to przed złapaniem, to bardzo szybko by to poszło. Jeżeli złapałby Conora i dopiero byście przerwali, to wtedy już było trochę gorzej. Nie? Ale tak to całkiem zgrabnie wam poszło. Znaczy, liczyłem na to, że będzie takim odruchem waszym, że próbuje się odsunąć czy cokolwiek, bo to jest jakby zawsze klucz tego. I stwierdziłem, że jak będziecie grać tak, jak ludzie reagują, to będziecie mieli łatwiej. Jak będziecie próbowali kozaczyć, to będziecie mieli trudniej. No, dostajecie to, co chcecie, nie? Ja nie miałem pewności, właśnie tego w ogóle nic nie mówiłem, nie reagowałem, czy ja to widzę jako Antony, czy tylko Conor to widzi, czy na przykład znowu jest jego wizja. Dwuwymiarową płaszczyznę, która się otwierała po prostu gdzieś tam w przestrzeni tej krwi pomiędzy Conorem a Madame Rey, tak? Czy jak ona tam miała? Destiny Parish. Destiny Parish, nie? Pierwsze dwie rzeczy z naszej grupy, jak ją założyliśmy w maju, by... Elo, odpowiedź mistrzowska. No, dziękować. Jeżeli doprowadziłem do tego, że mieliście zrzut balastu, to jestem zadowolony, nie? Mi się chciało śmiać taki bardzo dziecinny, podwórkowy humor, że czujecie przepływ takiego ciepła na rękach. Ja mówię, no ktoś już puścił. Natomiast tak, więc płaszczyzna, która była pomiędzy wami, była dwuwymiarowa, więc wy widzieliście tylko taką delikatną linię, która powstała z powodu tego, że mieliście właściwie perspektywę, tak, Robert i Antony, Conor i pani Parish mieli to po prostu en face i oboje widzieli to samo. No, właśnie dlatego ja się starałem nie za bardzo ingerować, bo nie miałem pewności, co ja widzę. Tak, i dlatego... Dlatego Conor tym bardziej, że na przykład i ona też spieprzyła. Jakby no, dwie sesje temu Conora łatali, co nie, to pani LeBlanc nie można było przerywać, nie oszukujmy się. To teraz racjonalne było, żeby jej też nie przerywać. Można, wszystko można. No. Autodestrukcja. Wybuchłoby. Time for Cthulhu. Time for Cthulhu. Tak, wybuchłoby. Jakieś pytanie od widzów, jakieś uwagi, sugestie, powiedzieć, dlaczego Baldur to najgorszy gracz. Takie tam możecie śmiało. Czy pytania jakie są od widzów jeszcze? Bo widziałem, że pisaliście, drodzy widzowie, niestety nie miałem jak odpisywać, bo tu się rzeczy, że za sceną się dzieje mnóstwo rzeczy.
Już to sobie odpalę. May pisze, tylko łapcie serduszka. O, serduszka wysłała. Dzięki, May. Tak, Kotowa, dzięki jeszcze raz za cebulową warstwę ochronną dla Conora. Przydała mu się, naprawdę, chociaż nie mówiłem kiedy i jak, ale przy seansie jak najbardziej mu się przydała. Po prostu przyjąłem, że zdałeś test, nie? I tyle. Lares płakał, że nie stać go na dobrą sąsiedzką przysługę. Ale powiem ci, że haratnęło mnie ta poczytalność. To 10 poczytalności, no będziemy musieli to przegadać, bo to jest chyba już choróbsko, nie? No przy 9, tak, no 5 albo więcej. To... Więc ja usiądę i tutaj coś z tym zrobię. Halo, halo? 5 albo więcej? Czyli jak 5 wyrzuciłem, to też mam coś, tak? No, powinieneś chyba wtedy zrzucać inta. Jakby ci nie wszedł, to wypierasz. Jakby ci wszedł, to rozumiesz w pełni. Tylko, że wiesz co, dreadu to jest to szaleństwo tymczasowe, tak. A chyba jak się straci 20% na sesji, to się dostaje to takie... Właśnie, to jest dłuż. Chyba to, nie? Bo To się wybroniłem. To się wybroniłem. To spoko. To jak nie straciłeś 20% swojej... To pamiętam kiedyś, Jezus... Jak graliśmy z Szatanem, z Angelą i z Reniferem i z Pieczarem w Cthulhu w Jarocinie, to Ren przecież miała tak nisko, tak mało tej poczytalności, że ona co sesję praktycznie jeb na twarz coś dostawała. To były dobre sesje. Ja je słuchałem i były zabawne. No. Chcecie się ze mnie pośmiać? Nie wiem, na kamerkach nadal jesteśmy? Tak, jesteśmy na kamerkach, dalej jesteśmy jeszcze na... No znalazłeś śrubki, no. Tak. O, znalazłeś śrubki. A zgadnijcie, gdzie je miałem. Za monitorem. Geniusz. No i widzisz. Drodzy widzowie, czy wy coś byście jeszcze chcieli powiedzieć? Czy wam się podobało, czy wam się nie podobało? Czy chcecie coś jeszcze? Gracze, możecie się rozwijać. Możecie rozwijać sobie skille. Czy rozwinęliście, to rozwinęliście, widziałem. Tak, ja rozwinęłem. Nie mam jak zrobić. Nie mam jak zrobić na stream elementie. Jeszcze nie rozwijałem. Czyli tak, szczęście też rzucam na nie? W sensie, że musi nie wejść i dopiero rozwijam, nie, tak, że tak. Szczęście tak samo. Musi nie wejść i możecie rozwijać. O, no i my. I o dwa. To gadanina. Psztryk. O, i teraz by mi weszło, zobacz na to. O, cudownie. Z zamkniętymi oczami z opaską bym trafił teraz. No, ładny rzut. Dobra sesja. A tak feedbacku, jeśli chodzi o propos mistrzowania i tak dalej, to do ciebie nie mam, bo mi wszystko pasowało. Dziękuję. Że się, w sumie jest feedback pozytywny i negatywny, wiadomo, ale no. Mhm. Znaczy, ja mam ten problem zawsze, że ja nie potrafię pozytywnego, ale bardzo łatwo i potrafię w czasie sesji pisać negatywne, co no, mi nie pasuje. To samo. Więc... Tylko czegoś. Co jeszcze mi się tam... No i myk. No i perswazja 61. Dobrze. Nice. A po mnie tylko chemia. Niestety nie ma możliwości ustalenia głosowania na tym elemencie, więc ja chyba zrobię w przerwie między sesją a sesją tak, żeby na następnej sesji można było sobie ewentualnie wykupywać dodatkowe bonusy dla graczy na zakończenie, że na przykład można rozwinąć dodatkowe punkty szczęścia, albo gdzieś tam dostać dodatkowe expeki w innych kampaniach. Bo nie ma jak głosować na gracza, więc obejdziemy to sobie czymś innym. Tak to zrobimy. No cóż, a skoro widzowie nic nie piszą, a nie, coś tam piszą. Na Straw Poll można zrobić ankietę w razie czego. Skoro można. Nie, bo nie ma z nami słabego, tak czy inaczej. Więc nie ma graczy, więc nie będziemy dzisiaj robić. Ale wezmę to pod uwagę, może następnym razem. W sumie czemu nie. No, a w takim razie, skoro nie ma z nami wynurzonego, z takiego słabego, a gracze nie mają więcej pytań, to ja się w takim razie pożegnam z wszystkimi. Dzięki serdecznie za granie jeszcze raz, dzięki widzom za oglądanie. Fajnie, że jesteście z nami. Pamiętajcie, zostawcie gdzieś tam łapkę w górę, pokażcie, że jesteście. Fajnie jest widzieć, że się do tych ludzi dociera. Więc odezwijcie się, jak się podobało, bądź nie. A ja tymczasem się żegnam. Jestem Dreadu, to jest Onion i TV Onion i gry. Do zobaczenia. Z fartem mordeczki. Siema, elo.
i jedzicie w stronę.